No i co? Muszę. Dobra. Kuba, jak dobrze wiesz, bingo tetrycy jest taki element jak wspominanie przeze mnie książki Jerzego Brzęczka i fragmentów książki, w których jest cały rozdział, gdzie kibic z Pomorza pisze na Messengerze do pani Małgosi Domagali. A cieszę się, wiesz co, że są takie nowe, bo były takie rzeczy, które przez jakiś czas używaliśmy, na przykład agresywne krawy błotne, a potem przestaliśmy, no bo ile można. Tak. Ale pojawił się na przykład Krzysztof Piątek jako twarz punktu bukmacherskiego w Mostarze. Jak i pojawił się kibic z Pomorza, który no podrywa panią Małgosię. Znaczy nie, ja zapomniałem, drodzy widzowie, jak nawet nie złe, jak dziwne jest to, że to się znalazło w książce. Przypomnę jeszcze raz, jest cały rozdział w biografii selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, poważnego człowieka. Polegające na wymianie messengerowej między panią Małgosią a kibicem z Pomorza Krzysztofem. Samo to brzmi absurdalnie, ale jeszcze treść tego. Prince Rollo na Twitterze wynorał, przypomniał. W ogóle no? Ja zawsze ubolewam, bo to jest jedna z wielu sytuacji. Generalnie wydaje mi się, że polska piłka sprzyja tworzeniu sytuacji, które mają piękne słowo w języku angielskim. Afkwart. Albo cringe. I język polski nie do końca sobie radzi. Wiesz, tak absurdalne, no, no nie. Afkwart to jest kuriozalne dobra. Też nie. Ale tu chodzi o to, że tak poprawiasz się na krześle. Tak, nie chciałem tego przeczytać teraz. Słuchajcie. Ja przeczytam jeden z fragmentów tej rozmowy pana Krzysztofa z Pomorza, z Małgorzaty Domagalik. Każdy może przeczytać, kto kupi książkę selekcjonera. Krzysztof, w Częstochowie poznałem trenera reprezentacji. Małgosia Domagali. Gratuluję. I dwie ikonki. Tak. Uśmiechnięta buźka. Tak, są ikonki. W książce Jerzego Brzęczka są emotikony. Tak rozmawiają właśnie młodzi ludzie. My już zapomnieliśmy, jak to jest, ale tak to wygląda. Tak, Krzysztof. Był miły, ale silnie wystraszony. Jak zawsze. Małgosia Domagalik. Selekcjoner nie jest wystraszony, tylko dobrze wychowany. Krzysztof. Obiecuję, że jeśli się spotkamy, będę dobrze wychowany, ale nie wystraszony. Boż święty. Ja ubolewam tak, nad dwiema sprawami. Po pierwsze, nad tym, o której wspomniałem, że nie ma język polskiego odpowiedzi na słowo afkwart. A nad drugą ubolewam, że mimo wszystko my nie osiągnęliśmy jakiegoś spektakularnego sukcesu. Bo wyobraź sobie teraz taką sytuację. Nie ma koronawirusa. Reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka jedzie na Mistrzostwa Europy. Robi, powiedzmy, nie wiem, półfinał. No. I tak jak wszyscy jarali się, kurczę, jak Zlatko Dalić Chorwację poukładał, chcę wiedzieć więcej o Zlatku Daliciu. I wyobraź sobie tych wszystkich zagranicznych dziennikarzy, no kim jest ten nieznajomy selekcjoner, musimy się o nim czegoś więcej dowiedzieć. Na szczęście możemy, bo jest książka. Tłumaczone. I wszyscy, dobra, w Google Translate rzućmy to. Co? Nie, masz rację. W ogóle Polska robi złoty medal w niesamowitym stylu i Brzęczek staje się nową ikoną światowego futbolu. Jest zapotrzebowanie na całym świecie, na jego książkę. I tłumaczą pana Krzysztofa z Pomorza, który podbija do pani Małgosi Domagalik słowami: jestem jak się spotkamy, będę dobrze wychowany, ale nie wystraszany. Ogłaszam konkurs dla naszych szanownych widzów, w jakich sytuacjach polskiej piłki można użyć słów pana Krzysztofa. Że będę dobrze wychowany, ale nie wystraszony. Tak, moim zdaniem trzeba grać. Mamy dzisiaj wielu ludzi, którzy są dobrze wychowani, ale nie wystraszeni, będzie i Jan Kos, i Radomek, i różne inne. Natomiast jeśli chodzi o to konkretne, tak? To mnie właśnie bardzo boli, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić. Lata jest mnóstwo takich fanpage'y, takich trochę, no nie powiem, że motywacyjnych, ale wiedza trenera, tak, nie wiem, asystent trenera, asystent asystenta trenera, trener motoryczny i tak dalej. I tam są zawsze takie grafiki z twarzą jakiegoś zamyślonego trenera i jego złotą myślą. Jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie, Jerzy Brzęczek osiąga spektakularny sukces z reprezentacją i na tych wszystkich angielskich fanpage'ach lata, twarz Jerzego Brzęczka, dobrze wychowany, uprzejmy. I tam cytaty z książki, to wszystko podpisane. I ludzie się tym jarają, ludzie tym żyją. I tym mocniej żałuję, że do tego nie doszło, bo jak widzę fragmenty tej książki, to zwyczajnie żałuję, że ona nie dotarła gdzieś dalej, że nie wybiła się poza bańkę piłkarską. Powinna. I poza Polskę. To powinno reprezentować polską literaturę, a nie dobra poezja czy powieści Dukaja. To jest dilema. Popularny zabieg, natomiast zawsze staram się w takich sytuacjach wyobrazić sobie, jakbym na to patrzył, gdybym był kimś z boku. Na przykład byłbym, nie wiem,
polskim dziennikarzem i okazało się, że selekcjoner reprezentacji Czech wydaje książkę, w której jakiś Zemplina. Krzysztofek Zemplina. Na kartach książki o selekcjonerze podbija do dziennikarki, która pisze tę książkę. No trudno mi to sobie wyobrazić. A ja jeszcze chciałbym zobaczyć Jerzego Brzęczka, który autoryzuje tę książkę. Tak, patrzy. On do ciebie podbija. To dobre jest. To dobre jest. To zostawmy. Jerzy, na pewno, bo to taka trochę dygresja. To jest jakiś przypadkowy... Tak, Zbigniew Boniek mógł rozmawiać. Jerzy, słuchaj, w tej twojej książce jest to trochę dygresja, bo jakiś przypadkowy typ z Pomorza podbija do Gosi i do Magalik. I nie szczędzi emotikonów, żeby to wyszło. Nie, to uważam, że jest spoko. To jest takie młodzieżowe. Nie, chciałbym kurwa to zobaczyć. Przepraszam, ale są takie rzeczy, które każdy chciałby w życiu zobaczyć. Ja chciałem zobaczyć, jak Jerzy Brzęczek autoryzuje tę konkretną wypowiedź z książki i jak tłumaczy Zbigniewowi Bońkowi sens, żeby to zostało. Podbijanie pana Krzysztofa do pani Małgosi. Dlaczego to się musi znaleźć w biografii o tobie? To jak dokładam, przebijam stawkę. Muszę jeszcze zacząć, jak Janusz Basała i to w końcu trafia w jego ręce. Panie Januszu, muszę zadzwonić do pana Janusza i go zapytać. Panie Januszu, wiemy, że pan nie ogląda nas. Są dużo ciekawsze rzeczy, ale serdecznie pozdrawiamy. Tak, to musiało być dosyć szokujące przeżycie, gdy to coś trafiło na stół pana Janusza. A zobacz, jak w ogóle tutaj jest kontrast między tą pierwszą kadencją Zbigniewa Bońka, a drugą kadencją Zbigniewa Bońka. I przed pierwszą kadencją całego zespołu Zbigniewa Bońka, a drugą kadencją. Wyobraź sobie, że do Janusza Basała trafia na biurko biografia Adama Nawałki, w której jest jakiś Krzysztof z Pomorza, który mówi, że... No, który podbija do pani, która spisała te wspomnienia. No to by się nie wydarzyło podczas tej pierwszej kadencji. A podczas drugiej Janusz Basaj, który uchodził za gościa, który jak w Ojcu Chrzestnym trzyma te wszystkie marionetki twardą ręką, że jak powstaje w głowie któregoś dziennikarza myśl, żeby skrytykować związek, to już jest telefon. Tak? Dzień dobry, tu Janusz Basała. Witam serdecznie. Proszę tak nie myśleć. Tak, pan pomyślał przed chwilą. Tak było. Ja często słyszałem ten głos. Tak. Ja nie, pamiętam doskonale. Co mówię przed snem? Mówię, o czym by ty sobie pomyśleć? Może pomyślę źle o związku. I tu dzwoni znowu Janusz Basała. Nie chciałem. To przez przypadek. Przez przypadek mi się pomyślało. Ponieważ więcej tak nie pomyślę. Widziałem pana sny z tego tygodnia. Proszę tak nie siedzieć, niestety, gdzie wybań. Bo proga z umyśli. Tak było. Taki wizerunek miał też Janusz Basała. Bo jakby twoją miarą często jest to używane jest to, jak o tobie sądzą wrogowie twoje. Jeśli twoi wrogowie cię cenią, no to już naprawdę jesteś w dobrym miejscu. A wrogowie Janusza Basała i PZPN mówili, że Basałaj to jest gość, który wszystkich dziennikarzy to tak trzyma w garści, ugniata sobie kuleczki i rzuca do kosza tym dziennikarzami, jak się zdenerwuje. I Janusz Basała dostaje tę książkę. Ona już poszła do druku, Janusz. Nic nie zrobisz. Już teraz to się nic nie poradzi. No. Trzeba było myśleć wcześniej, czy zamieszczać podryw pani Małgorzaty do magazynu. Chciałbym, żeby Jerzy Brzęczek to czytał. Takie otwarte czytanie. Chcesz jeszcze jeden fragment? Tak, dawaj, śmiało. Prince Rollo wrzucił na Twitterze. Serdecznie pozdrawiam. I to jest drugi fragment. 12 czerwca 2019. Krzysztof, sytuacja jest paradoksalnie dobra. Rządzi lewy, a Brzęczek nie przeszkadza. Coś tam gestykuluje przy linii, ale spoko. I tu jest kluczowe, że rządzi przez Rzyskropką. Napisał pan Krzysztof. Małgorzata Domgalik, rządzi przez RZ. A poza tym spoko. Krzysztof, rządzi. Sorki, poranny upał. Ale to jest, pan Krzysztof to jest na kurczę, wiesz, on słowem jak muszkieter prowie szpadą. To jest D'Artagnan. Sorki, poranny upał. Ja uważam, że wszystko w ten sposób można wytłumaczyć. Sorki, poranny upał. Sorki. Wspaniale, wybrnął niesamowicie. Pan Krzysztof kolejny raz apeluje. Drogie stacje telewizyjne, drogi Gol.pl, wyrzuć nas, zatrudnij pana Krzysztofa. No. Proste. To było coś, kurde, naprawdę. Ale ja mimo wszystko cały czas jestem zdumiony, dlaczego ta książka nie została z nami na dłużej. Dlaczego to nie są takie klasyki, że wiesz, tak jak jesteś, nie wiem, w sytuacji towarzyskiej, rzucisz jakimś cytatem z psów, wszyscy już, dobra, tak. Kumam. Więc teraz powinieneś być, że jak ktoś popełni jakiś błąd, to, że to jest klasyk. Pytają w przerwie, no Adaś, dlaczego przegrywacie z Górnikiem tak mocno? I mówi Adam Marcin, sorki, upał. I wszyscy wiedzą, dobre nawiązanie do klasyka literackiego. Widzę to. Artur Wichniarek komentuje mecz polskich klubów w pucharach. W pucharach musisz być dobrze wychowany,
ale niewystraszony. Tak jest, i wszyscy już wiedzą, kurde, ale mi się otworzyła kieszonka w głowie. Sobie to kupię i przejrzę. Może chociaż przeczytamy sobie ten wspólnie, albo będziemy mieli takie po prostu zawsze te cytaty z pana Krzysztofa. Pan Krzysztof, tak. Ten rozdział, bo ta książka jest po prostu kiepska, ale rozdział z panem Krzysztofem to jest historia polskiego sportu i to trzeba ocalić od zapomnienia. Ten rozdział z panem Krzysztofem, Kuba, moim zdaniem musi być jak owad w bursztynie zachowany. I postaram się to zrobić. Dobrze, będę trzymał za ciebie kciuki bardzo mocno. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Jak tylko będziesz miał tę książkę, to tak, bo jeśli chodzi o kupowanie książek, to jestem tym słaby bardzo. Zazwyczaj zapominam. Chociaż wczoraj, kurde, właśnie miałem sobie zapisać, bo ktoś polecał na Twitterze książkę, ale już nie pamiętam ani tytułu, ani kto polecał, więc będzie mi ciężko ją kupić. Trudno. Ale to zamiast będę miał Jerzego Brzęczka. Dobrze, jakbyśmy mogli się przedstawić? Ja bym chciał być, wiesz co, ja bym chciał być... Ty jesteś dobrze wychowany, a ja niewystraszony. Dobrze. Może tak, co sądzisz? Jestem za, bo chciałem się jeszcze przedstawić jako kulka zgnieciona w dłoniach Janusza Bałasała w pierwszej kadencji zmieniła wojna. Ja się wciąż odwijam. Strasznie mnie w krzyżu łopało, jak mi pan Janusz łamał kręgosłup. Moralny i takie sumienie, nie? Żeby mówić tylko dobrze o związku Zbigniewa Bońka. Do dziś mnie strasznie łupie w krzyżu po tych czasach. No co? Chcesz skrytykować Jerzego Brzęczka? Chodź tutaj na to hiszpańskie łoże. Pyk, dobra. W PZP nie mają, cały czas trzymają. Tak, zostało. Tak. Dni. W kazamatach PZP-u są różne rzeczy. Fernando Santos tam drzemał. Na nim już nic nie robi wrażenia. Po 70 lat. Teraz trafiła tam też kukła. Tak. Kukła Fernando Santosa, obok rozdział z panem Krzysztofem. I hiszpańskie. Ale będę miał lekturę. Dawno nie czytałem nic porządnego. W ogóle ciekawe, czy ten nowy pan od komunikacji też tak zgina dziennikarzem. Nas nie. Już nie pełnimy chyba posługi dziennikarskiej aż tak. Ostatnio myślałem niekorzystnie o PZPN-ie i nie usłyszałem niczego głosu. Strasznie się zepsuły te receptory na odbiór myśli złych o PZPN-ie. Wcześniej działały dobrze. Ciekawe, kto wyłapie nawiązanie. Halo, tu Janusz Basała i dzwonię do ciebie ze snu. Niestety nie słuchałem. Mysłowic? Zostawmy to, widzę. Dobrze, bez spoilerów. Porozmawiamy dzisiaj o przyjemnych rzeczach. O tym, jak wielki jest przeskok między Ekstraklasą a pierwszą ligą. A nie tylko. Tak. Będzie o Janie Kosie z filmu Blackbird. Janie Kosie. Jan Kos. I zdradzę. Już, trochę spoilero. Stefan Szczepłek przeanalizował obecny kryzys Legii Warszawa. Kryzys Legii Warszawa obecny, drogi Kubo, drodzy widzowie, ma swoje podłoże w tym, że Legia za czasów PRL-u wyciągała piłkarzy do wojska do siebie. No, i w tym właśnie, w tym Runiajc zawalił. Wtedy zaczął się psuć. Wtedy się zaczęło psuć, stąd te 4 porażki. I stąd ta epoka dominacji między 2013 a 2018. To wtedy się zaczęło psuć właśnie. Ale nie na tyle, żeby nie zdobyć 4 mistrzostw. Wtedy, jak Wadis grał w swoim klubie przy powołaniu do Legii. Gra w Premier League. Na Norwichu był. Pamiętam. Legia cię powołała, nic nie możemy zrobić, Wadis. Jedź tam. Kaptur na głowę, do auta i obudził się nagle na murawie z Realem Madryt. Wstąpić. Śpiewał sobie Wadis. Kurczę, leżałem sobie spokojnie w moim belgijskim łóżku, myślałem źle o PZPN-ie, poza zasięgiem receptorów PZPN-ie. Złe myślenie o PZPN-ie. A tu nagle każą grać na Cristiano Ronaldo. Tak działa Legia właśnie w tych czasach. Tak jest. Bardzo dobrze, że pan Stefan w końcu wyjaśnił. Ale dobrze. Najpierw Beniaminkowie, bo nie jest dobrze. Nie jest dobrze z Beniaminkiem. Tak, zapraszamy. Dzisiaj odcinek trochę jak kurczak w rozmaitości. Trochę tak. Czyli... Działo się dużo, ale z takiego dużego tematu. Zweryfikowaliśmy jedną historię, jedna... No. No. Także o Beniaminkach będziemy rozmawiać jako pierwszych. A jak was nuży temat Beniaminków, to spokojnie, będziemy rozmawiać też o pierwszoligowcach, którzy już się szykują do awansu, tacy jak Odra Opole czy Znicz Pruszków. Też poruszamy Znicz Pruszków. No, dobra. Czyli niewystraszony, dobrze wychowany, uprzejmy, to jest program Tetrycy. Siemanko. Siema. Nie jest łatwo być Beniaminkiem. Kibicem Beniaminka też nie jest być łatwo. Wszystko by się udało, gdyby nie te przeklęte kluby, które nie są Beniaminkami. 18 klubów, jak było Beniaminkami, to by nie wszyscy spadli. Tak to powinno wyglądać. W ogóle ja wielokrotnie nalegałem, jeszcze jak był ŁKS w pierwszej lidze. Jak tylko awansujemy, zamknąć ligę na wzór NBA. Nie ma spadków. I to by było rozwiązanie idealne, no, dlatego że teraz byśmy nie spadli po prostu. I to by było korzystne dla polskiego. A pierwszoligowcy nie mierzyliby się z wyzwaniem awansu. Tak. To jest duży kłopot, jak awansujesz. Awans jest kłopotem, co doskonale udowadnia obecny sezon i sytuacja tych klubów, które się nie bały i wzięły i awansowały. Żaden z nich nie jest zadowolony. Nie bójmy się, Kuba, mocnych słów. Awans to zło. Tak. Wyrządzone samemu sobie. Tak.
I co ciekawe, w pierwszej lidze, nie wiem czy śledzisz te rozgrywki wnikliwie, ale w pierwszej lidze są kluby, które już zmądrzały. Są kluby jak Lechia, jak Wisła i nie zbliżają się do pierwszych dwóch miejsc, wiedzą co się dzieje. Tak. Jak zajmiesz pierwsze dwa miejsca, to jest kara, awans do ekstraklasy. Wisła jest bardzo dobra w tym unikaniu ekstraklasy. Trzeba przyznać, że zeszły sezon mistrzowsko przepuścili puszczenie Połomice. Teraz też robią co mogą. To jest mądrość. To jest może są niektórzy kibice Wisły, Kuba, którzy chcieliby znowu tych meczów z Legią, z Lechem, Derby Krakowa. I tak by ich nie wpuścili przecież na trybunę. A na własne wypuścili. Ale, no tak. Ale z drugiej strony tu jest ta uniwersalna mądrość, że nie ma co się spinać. Podoba mi się, jak wygląda rajd po awans w wykonaniu Podbeskidzia. O tak, Podbeskidzie to po prostu... Szybki powrót Wisły Polska, jak wygląda. Wspaniale. Jak wygląda Brookbet? Przepotężny. No generalnie pierwsza liga jest pełna kandydatów. Gdzie jest dawa. Brookbet? Brookbet jest na 9 miejscu. O, 19 punktów w 13. No nisko. No więc tutaj jakby sytuacja jest w pełni jasna. A, Zagłębie Sosnowiec jest ciekawym przykładem. O, to świetnie się odkuli po tym spadku lata temu. 10 punktów w 13 meczach, ale wiesz co tam gra? Tam gra... Joel Valencia. Tak, Biliński gra, Valencia gra. Tam gra naprawdę dobrzy zawodnicy się znajdują. I Joel Valencia. Tak. I Joel Valencia. Matynia, Klubsz, no dobry skład. Ale dobra, bo miało być... Są różne przyczyny, no ale... Jest to przepaść. Generalnie. No jest. Nie twierdzę, że. Bo tak, często jest wyśmiewana, że nie wiem, w Pucharze Polski jakiś pierwszoligowiec zaskoczy Ekstraklasowica. Jaka przepaść? O co chodzi? Nie ma żadnej przepaści. Albo spada Kuba Ekstraklasowicz do pierwszej ligi, zobaczcie, jak mu cienko idzie. Nie ma żadnej przepaści. Otóż istnieje bardzo szczególna przepaść i ona jest taka, ważne słowo w polskiej piłce, strukturalna. Finansowo, no. Organizacyjnie struktura. I ona jest realna i jest bardzo ważna dla całej polskiej piłki. Tak. I to jest temat, który jest bardzo, bardzo szeroki. Także nie wiadomo, w co ręce włożyć, ale ja postaram się. To ja chciałem zacytować Szymona Janczyka, dobrze, doskonałego znawcę pierwszej ligi. Moim zdaniem jednego z lepszych. Myślę, że Szymon, gdyby komentował na przykład mecze w telewizji, to wiedziałby, że Zawisza to jest ten Zawisza, a Kolejarz to nie jest... Klub z Poznania, bo Kolejarz to jest Kolejarz. Z Łodzi. I na przykład Szymon dość dużo wie o pierwszej lidze i bardzo fajny komentarz na temat pierwszej ligi i jej realów. Możemy się zastanowić, z czego wynika taki rozstrzał. To był komentarz dotyczący tego, jak słabo idzie Beniaminkom, którzy przypomną. Rozegrali już chyba 38 meczów. A jak chcesz, to ja ci wszystko powiem, bo ja w liczby to jestem no to taki powiedz. Obstukany. Skumulowany dorobek. Puszczenie Połomice, Ruchu Chorzów oraz Łódzkiego Klubu Sportowego to obecnie 25 punktów. Trzecie miejsce? Które dawałoby... Puchary? No, niemal. Ojojoj. Równy dorobek punktowy z Lechem Poznania, jak pamiętajmy, Raków numer zaległy. Chyba gdzie gorszy się... bilans mieliby Beniaminkowie. No, Strzecki na pewno. Gdyby się połączyli, ale jest tu problem. Jest tu problem, ponieważ 4 z 8 punktów Ruchu Chorzów to jest zwycięstwo nad ŁKS-em i remis z Puszczą. 4 z 10 punktów w Puszczynie Połomice, no to jest zwycięstwo nad ŁKS-em i remis z Ruchem. Więc duża część tego dorobku, tych 25 punktów uciłanych przez Beniaminków, to jest na Beniaminkę. To jest bezpośredni start. Przepiękne jest to, że chyba ostatnia wygrana Kuba, jakakolwiek Beniaminka, jest pod koniec sierpnia i to jest wygrana nad ŁKS. Z 5 zwycięstw, jakie zanotowały kluby zeszłorocznych pierwszych w tym sezonie, a to jest ile? 26, 38 meczów rozegrały. 5 meczów to są zwycięstwa na 38, z czego 2 z tych 5 zwycięstw są wygrane nad ŁKS-em, Ruchu i Puszczę. Nie, ale jest to jakby ja szczególnie owocny bilans. Ja jestem optymistą. Spośród Beniaminków mamy najwięcej punktów zdobytych na nie Beniaminkach. A, to prawda, Puszcza i Stal. Puszcza chyba ma tylko 6 Puszcza punktów i korona, na nie Beniamin. Czy Puszcza i Stal? My no zapunktowaliśmy na Koronie i na Pogoni. Na Pogoni. A, przepraszam, oczywiście. I na Jagiellonii. Tak. Z Jagiellonią, remis, z wiceliderem, to będzie tatuowany. A tutaj proszę bardzo, remis z Pulululu i ekipą. To my to osiągnęliśmy właśnie. Może spadliśmy z 7 punktami z ligi, ale jaki remis na Pulululu był zrobiony? Dosyć słabo to wygląda, szczególnie, że mówi się czasami o Beniaminkach, którzy wchodzą na pewnej euforii, jeśli ta euforia na początku sezonu wystarcza, by ogrywać siebie nawzajem. To też nie zawsze. To nie jest najlepszy zestaw. Czy tak, na pewno trzeba podkreślić, że trójka Beniaminków w tym roku jest słaba. I organizacyjnie, strukturalnie. Nie ma co od tego uciekać, dlatego że w ubiegłym sezonie pierwszej ligi
każde z rozwiązań na koniec było niespodzianką. Niespodzianką było, że Ruch Chorzów, który był Beniaminkiem pierwszej ligi i który do niedawna wygrzebywał się z dna trzecioligowego, jeszcze w dodatku, nie tak jak część klubów, jak Polonia, ŁKS, Widzew, poprzez ucięcie długów i założenie nowego klubu, tylko właśnie spłacając tych starych wierzycieli. Więc Ruch, który robi taki rajd, awans po awansie, no to wiadomo, że po pierwsze to była niespodzianka, że powrócił do Ekstraklasy. Po drugie, że na pewno sportowe wyniki wyprzedziły cały organizacyjny i finansowy trzon. Dlatego, że no zwyczajnie nie da się tak szybko z drugoligowca zrobić ekstraklasowca na przestrzeni 20 miesięcy. No tak, chyba, że jesteś Wartą Poznań, która też jest specyficzna. Po prostu rzeczy się czasem udają. Tak, ale czasem się udają. To, że rzeczy się czasem udają, nie można z tego robić czegoś stałego. Awans Puszczyni Połomice, no to sensacja. Wygrane baraże, gdzie Puszczenie była faworytem ani jednego z nich. Czy mówmy wprost. Narodziła się wtedy gwiazda Kevina Komara. No ja, bramkarz. Niestety ta gwiazda niezbyt długo świeciła na niebie. Tak. Oliver Zych. Firmamencie. No, dobra, tak robota Oliver Zych. Tak to jest z gwiazdami. Tak. Że błyszczą mocno, ale krótko czasami. No i trzeci z Beniaminków, ten, który miał wyglądać najsolidniej, czyli ŁKS. Jeśli ŁKS miał wyglądać najsolidniej, to coś mówi o tegorocznym zestawie Beniaminków. Zwłaszcza, że nigdy dość powtarzania, że dla łódzkiego klubu sportowego ubiegły sezon był sezonem, który rozpoczął się od tego, że mieli na kontraktach Ricardinho, Rygarda, Domingueza i szereg innych zawodników, którzy no, już nie byli w klubie, bo niestety, ale złożyli wnioski o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. I to był sezon, w którym ŁKS miewał bardzo poważne problemy. Znaczy, to miał być sezon przejściowy. Tak. I ŁKS, który był trawiony tego typu problemami, ŁKS, który niejako z konieczności musiał odwołać się do swoich młodych zawodników, ŁKS, który wzmacniał się takimi piłkarzami jak Władysław Ochrończyk z GKS-u Jastrzębie, no, który nie szedł do tej pierwszej ligi z takim, dobra, słuchajcie, odsuńcie się, bo teraz robię salto prosto do Ekstraklasy. Nie, ŁKS do pierwszej ligi przystępował tak, byłoby fajnie, gdybyśmy za często nie przegrywali. Raz na 3 tygodnie, to jest optymalny wynik. Wydaje mi się, że nie tylko ja, ale wielu kibiców podchodziło do tego sezonu z dużą pokorą, że jak powtórzymy osiągnięcie z ubiegłego sezonu, czy 10. miejsce, to nie będzie wcale tak źle. I jeśli taki ŁKS kończy ligę jako zwycięzca pierwszej ligi i kończy jako ten, który wygląda najsolidniej i wydaje się najbardziej gotowy... To wiele mówi o Wiśle Kraków, o Arce Gdynia i o pozostałych drużynach w stawce, które nie zdołały do Ekstraklasy się doczołgać. Natomiast tak, trzeba to powiedzieć, to była trójka słabych Beniaminków. Zwyczajnie. Taki się zdarzył rok, że Beniaminkowie nie są najmocniejsi. Oczywiście. I to nie jest tak, że zawsze Beniaminkowie spadają w komplecie, ale jak prześledzić ostatnie lata, to Beniaminkowie wykruszają się dosyć często. I to nie jest jakby jakiś, że tylko w Polsce tak jest, a nie wiem, jak spojrzysz ligę, nie wiem, Słowacji, to Beniaminek jest zwykle w pucharach. Ale dla mnie tu jest jednak takie, Kuba, zaczepienie do pewnych strukturalnych kwestii. Znowu, wracając do Szymona Janczyka, bo uważam, że to jest bardzo żyzny w refleksję komentarz. Możemy się zastanowić nad czym. Nad tym, z czego wynika taki rozstrzał. I spróbujmy jakoś zasypać rów mariański nierówności finansowych między pierwszą ligą i ekstraklasą, bo one nie prowadzą do niczego dobrego. Dzisiaj, i tu jest kluczowe dla mnie, dzisiaj albo się zadłużasz, żeby na kredyt utrzymać ekstraklasę i mieć kroplówkę, albo dostajesz w czapkę co tydzień, bo masz budżet płacowy na poziomie połowy tego, czym dysponują ligowi średniacy. I to jest kluczowe dla mnie. Bez wątpienia. Nie powiem, że to jest temat, którego nie poruszałem, bo poruszałem. Poruszałem. Ale przez to mam go dobrze rozpracowany. Tak, jestem przetrwany. Zarysuj, jaka jest sytuacja. Beniaminek wchodzi do Ekstraklasy. Co znaczy, teraz? Chciałbym, żeby to było w pewien sposób czytelne dla każdego, żeby roztoczyć taki obraz barwny, kolorowy, takiej analogii, która do każdego trafi. Obraz dobrze wychowany, ja ale... Zdejmę specjalnie nawet do tego kapelusz. No. Jeśli ktoś mnie pyta... Chcesz jakiś przysiad zrobić? O różnice finansowe między Ekstraklasą a pierwszą ligą. Wyobraź sobie, drogi widzu, wyobraź sobie, drogi Leszku, że jeszcze w piątek jesteś pierwszoligowcem i z dwóch kamer twój mecz transmituje Polsat, a komentuje go Marcin Fedek, który mówi, że kolejarz grający z tą piękną Zawiszą, myląc jednocześnie i rodzaj jednego klubu, i nazwę, przydomek drugiego klubu. Ja bardzo nie lubię tych przytyków do innych dziennikarzy. Panie Marcinie, no naprawdę, no kurczę, tyle lat w branży i nie wiedzieć, że Zawisza to jest ten i że kolejarz to nie jest Lech Poznań. Kurde.
I to się dzieje w piątek, ale jakimś cudem robisz awans i w poniedziałek jedziesz na ekstraklasowe, piękne, wymuskane stadiony, 40 tysięcy fanów we Wrocławiu, 40 tysięcy fanów w Poznaniu, Legia Warszawa, żyleta cała wypełniona, komentują to najlepsi komentatorzy, Mateusz Rokuszewski przyjeżdża, rzuca ciekawostkami jak z rękawa, w przerwie przyjeżdżają klauni, tutaj cyrkowe występy, gdzieś pojawia się problem, Sanach śpiewa do mikrofonu. Ja zupełnie poważnie jestem wielkim fanem komentarza Rokiego i... Nawet tych pierwszych meczów uważam, że miał po prostu swój styl. Nie, no ja powiedziałem i to. Tak miało być. Powiedziałem tak, to jako komplement. Tak, ale ja po prostu chciałem to podkreślić, że ktoś tak. Nie sądzi, że to jest jakakolwiek ironia. Ja uważam, że im więcej Rokiego w komentarzu, tym lepiej, żeby też nie robił tak wszyscy. I na szczęście tak nie robi. No, zresztą no, mógłbym mieć dowolnego innego komentatora z Kanal Plus, bo mają ich bardzo wielu dobrych. Żelka na przykład, Żyżyńskiego. I z tym wszystkim się stykasz już w poniedziałek. Na przestrzeni trzech dni wjeżdżasz z rzeczywistości polsatowsko-pierwszoligowej do rzeczywistości Kanal Plusowej ekstraklasowej. I to jest przeskok, który trudno nawet gdzieś umieścić w geografii. No są różne duże przepaście. No są. Widziałem wiele horrorów, gdzie ludzie spadają w przepaść na przykład. Ale to nie jest tak głęboka, znaczy, przepaść jak to. Dla mnie zawsze jest wspaniała ta historia, jak oglądałeś sobie mecz UKS w pierwszej lidze i zaczęło padać. I ta jedna kamera, z której był transmitowany ten mecz, no trochę na nią napadało i było widać gdzieś mecz między kroplami, ale w przerwie. Niezwykłe osiągnięcie techniczne, bo ktoś przyszedł ze szmatą i wytarł ten obiektyw. On go wytarł. I niesamowite to było. Jakby w ekstraklasie nie ma takiej technologii, że ktoś przychodzi w przerwie, ma szmatę i wytarł ten obiektyw. To niesamowite. To na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, że mecze mogą być z taką oprawą. Wiesz, to jest fajne, że akurat siadamy do tej dyskusji w momencie, kiedy jest grany Puchar Polski. Bo ja obserwuję na Twitterze reakcje tych osób, które są za pan brat z Ekstraklasą. Kibiców Lecha, Legii, kibiców Jagiellonii, wielu... Ludzie, wy tu tak żyjecie? Ludzi. Tak jest reakcja. Ludzi, którzy schodzą do nas, do pierwszej ligi. Ja nie będę mówił, że ja jestem kibicem Ekstraklasy. Ja jestem pierwszoligowcem. Ja cały czas, mój klub czasem wpada do Ekstraklasy na chwilę. Ale generalnie to jestem pierwszoligowcem. No i ja jakby to wszystko wiem, a widzę jak oni to przeżywają, że to jest naprawdę tak jakby zostali zesłani bez żadnego przygotowania wojskowego prosto na front wschodni. Wychodzą tak, Boże, co tu się dzieje, dlaczego? Ja chcę do domu, ja chcę do mojego Kanal Plus, ja chcę do mojego ciepłego radioodbiornika, gdzie nie dzieje się to, co dzieje się tutaj właśnie na Polsacie. I te zarzuty wobec Polsatu, ja wielokrotnie je podnosiłem, one są, te słowa krytyki są ze wszechmiar zasłużone. Polsat olewa ligę pierwszą, olewa Puchar Polski. Już niedługo. Tak, już niedługo, na całe szczęście. Olewa to wszystko, co się dzieje w sporcie, który jest podejrzewam najbardziej lajkogenny dla nich. I to jest jakby jedna część, ale to wygląda na każdym poziomie w taki sposób. Jeśli przełożyć tę różnicę, tę dysproporcję między sposobem relacjonowania pierwszej ligi, a sposobem relacjonowania Kanal Plus na każde inne działanie klubu, na każdy inny segment działalności klubu, to jest identyczne. Ale chciałbyś jeszcze na chwilę się zatrzymać, poprosić Kuba o jakiś kreatywny sposób porównania tego, z czym mierzy się pierwszoligowiec po awansie do ekstraklasy, jeśli chodzi o same realia. Zapraszam też oczywiście naszych widzów do tego typu komentarzy, bo ja widzę, ogląda się oczywiście Skazanie na Shawshank, jak wszyscy, tak. Prawda? I tam jest ten bibliotekarz, szanowany w więzieniu, prawda? Tam jest inteligencją, tam jest elitą, tam jest gościem, którego wszyscy znają i on wychodzi z więzienia nagle. I nie może się odnaleźć w tych realiach. Jest taka scena, jak on próbuje przejść przez ulicę, nie może, bo samochód przejeżdża. I tak mają pierwszoligowcy. Próbuję przejść przez ulicę, a tu wóz transmisyjny, co to jest? No. Czekajcie, czy naprawdę tą jedną szmatkę, którą trzeba przetrzeć jedną kamerę, czy do tego potrzebny jest ta wielka ciężarówka? O co tu chodzi? I myślę, że... jak on się nazywał? Nie pamiętam, ale identyczny był w Mean Machine z Danem Michanem. Tak samo, no ale mniejsza z tym. Generalnie to jest bardzo dobre porównanie. Kurczę, no trudno się nie odwołać do Magdy Gessler. Do Magdy Gessler, która wchodzi na początku swojej rewolucji do dowolnej knajpy, w której no nie zawsze są świeże warzywa. I Magda Gessler wchodzi do tej restauracji i wygląda jak ekstraklasowicz, który wjeżdża na teren Beniaminga. Tu gdzieś mrożone mięso,
które nie jest już zamrożone, bo leży na blacie. Od 2 tygodni. No i no, w pierwszej lidze to uchodziło. No dobra, no leżało to mięso, okej, ale nikt w pierwszej lidze nie robił z tego afery, bo każdy ma już zaprawiony żołądek i może wpierdzielać mięso, które leży rozmrożone na blacie od 2 tygodni. Bo tym nas karmią w każdym kolejnym mieście. No i jak wchodzisz do tej ekstraklasy, się okazuje, że nie, że tutaj dobrze jest przysmażyć mięso albo trzymać je w lodówce, chociaż już nie mówię o zamrażarce, no to to jest duże wyzwanie. A te wyzwania są na każdym szczeblu, bo jeśli chodzi o sport, oczywiście, ale jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o organizację, o struktury, o całą resztę tych rzeczy. Ja ci chciałem zapytać taki podstawowy dylemat, który uważam, że jakby zawarłeś. Jesteś Beniaminkiem. I teraz, żeby... Bo może się po prostu udać. Masz jakby 3 drogi. Albo rzeczywiście przepalasz te pieniądze, które masz dostać, że dostajesz dopływ chyba tam 6 milionów złotych jako Beniamin. I albo przepalasz te wszystkie pieniądze tu i teraz na kadrę, co jest mało odpowiedzialne w pewnym sensie. I przepalasz te wszystkie pieniądze, a i to ci nie daje żadnej gwarancji, bo te 6 milionów jak przepalisz na płacę, i tak każdy w tej lidze ma więcej. Więc musiałbyś de facto, żeby dorównać do budżetu średniaka, który jest w lidze już ze 3 lata, to musisz raz, że wydać wszystkie pieniądze z Canal Plus, a jeszcze dosypać. Albo, dobra, nie wydajemy i po prostu próbujemy to zrobić dużo słabszą kadrą niż ta, którą wszyscy mają. Czyli jesteś głównym faworytem do spadku, no i po prostu może się udać wtedy. To jest na, kurde, no może się uda. Były takie historie, Warcie się po prostu udało. Ona też miała słabiutki skład i niskie płace w tej drużynie. Po prostu jej się udało, tak? Fajna drużyna, atmosfera, Tworek, maka na baku i to szarpnęło. Czasami takie rzeczy w sporcie się dzieją. Ta historia z orangutanem na bramce. Nikt na niego nie stawiał, prawda? A jednak mu się udało. I to jest piękno sportu. Takie rzeczy się dzieją i czasami takie historie jak orangutan, który świetnie gra na bramce, też się dzieją w ekstraklasie. Natomiast zazwyczaj coraz częściej mam wrażenie, że do ekstraklasy puka logika. Że słuchajcie, wszyscy w tej lidze mają lepszych piłkarzy od was. Więc pieniądze. Chłopaki, nie pchajcie się po te punkty. Mamy dla was zarezerwowanych 20 do końca sezonu. Do podziału. Se weźmie ta. Do podziału na 3. Jak się je rozłożycie, to już jest wasza sprawa. No, to jest trudne, bo jesteś tym prezesem i naprawdę już kończę przy długim monologu, Kuba, ale no jesteś albo bierzesz, awansowałeś do ekstraklasy i okazuje się, że te wszystkie pieniądze, te złote góry, tak ci nie wystarczą, żeby dorównać finansowo do kogokolwiek i w sumie powinieneś się zadłużyć, a i tak będziesz faworytem do spadku. No. To jest niesamowite. I celnie zauważyłeś, że tak naprawdę im jeszcze większy klub, tym gorzej, bo będąc Wartą i dostając nagły, niezapowiedziany dopływ aż takiej gotówki, nie musisz wydzielać jakiejś części na to, że no dobra, okej, ale rosną potrzeby związane z akademią, z marketingiem, z organizacją meczów. No jeśli organizujesz mecze w Grodzisku Wielkopolskim, to nie rosną ci aż tak drastycznie koszty związane z meczem, bo przychody, jeśli chodzi o przychód z dnia meczowego i tak dalej, jest taki sam jak w pierwszej lidze, czyli żaden tak naprawdę de facto. Natomiast jeśli jesteś na przykład Miedzią Legnica, która od dłuższego czasu już rozwija swoje struktury w akademii, jeśli jesteś UKS-em, który ma jeszcze drużynę w drugiej lidze i w czwartej lidze, jeśli jesteś jeszcze kolejnym Beniaminkiem, który jest no, duży, na przykład tak jak Ruch teraz z organizacją jego meczów na Stadionie Śląskim, no to nie są dla ciebie proste rzeczy. To nie jest dla ciebie taki prosty wybór, że dobra, okej, to całą kasę, którą dostajemy, to wrzucamy w pierwszą drużynę. Bo de facto wtedy nie dojedziesz organizacyjnie do Ekstraklasy. A jak nie dojedziesz organizacyjnie do Ekstraklasy, to będziesz miał zaraz niezadowolonych kibiców już nie tylko z osiąganych wyników, ale też z tego, że oni chcieliby na przykład wejść na stadion, a nie mogą, bo coś tam nie działa. A i zobacz jeszcze, bo samo przepalanie tych 5 milionów na przykład, czy 6 milionów za awans do Ekstraklasy, tak? Mhm. Wydajesz to wszystko na kontrakty. Ale nie wszyscy piłkarze zgodzą się na roczny kontrakt. Zostaniesz po ewentualnym spadku z kontraktami ekstraklasowymi, znowu zarabiając 5 do 6 kasztanów w pierwszej lidze. Ile podstawowy problem każdego spadkowicza. Duże kontrakty ekstraklasowe, a jesteś w realiach takich puchamatorskich trochę. Znaczy, no nie po mądrosku oczywiście przesadzam, natomiast no... Na tle ekstraklasy można tak ekstraklasy nadać. Trochę, no po prostu... Tam nie ma pieniędzy z góry danych takich, które po prostu udźwigną jakieś sensowne, duże, ekstraklasowe kontrakty. I z miejsca zostajesz z dużym kłopotem po prostu. Więc to też jest to, że okej, wezmę się za kredyt, a co jak mimo kredytu spadnę? To mogę zrujnować klub i stanąć na krawędzi bankructwa.
masz zawsze furtkę PZPN-u z możliwość rozwiązania kontraktu z zawodnikiem po spadku, chyba że akurat Dominik Forman wygrał proces. Że bardzo słusznie, że wygrał. Z Wisłą Płock, bo zagranicznych i tak nie możesz rozwiązać, więc masz ze wszechmiar słuszność. Zresztą to dobrze pokazują losy właśnie UKS-u po tym pierwszym spadku, no. Gdzie UKS był wtedy chwalony, że o dobra, zimą nie zrobili urabura ciocia Agata, nie zadłużyli się, jest okej. Okay. Nawet jak spadną, to nie będzie taki spadek, że zaraz z powrotem do trzeciej ligi, bo coś tam na górce zostało. I faktycznie UKS-owi coś tam na górce zostało w tej pierwszej lidze, ale w pierwszej lidze walcząc o powrót do ekstraklasy w połowie sezonu stwierdził, że okej, to teraz już trzeba się zadłużyć, żeby awansować. Pora na ekstraklasowe kontrakty w pierwszej lidze. Pora na Rijkaarda, pora na Ricardinho przede wszystkim. I to było to, co można było zrobić zimą w ekstraklasie, czyli ponad stan, żeby utrzymać ekstraklasę, to zostało zrobione rok później, czyli ponad stan, żeby do ekstraklasy wejść. Mm-hmm. I efekt był dokładnie ten sam, czyli jeden sezon, gdzie no bardzo, bardzo niedobrze finansowo. To ślizgi finansowe z spóźnienia i tym podobne naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Jeden ekstraklasowy kontrakt w twojej pierwszoligowej drużynie to już jest duży ciężar. Tak. I no, jest to dylemat, którego ja po pierwsze nie zazdroszczę prezesom Beniaminków, a po drugie, którego właściwie nie da się rozwiązać od tak. No nie ma rozwiązania. Masz na pewno troszeczkę łatwiej, jeśli jesteś w jakiś sposób powiązany ze stałym, takim stabilnym źródłem gotówki w postaci na przykład Michała Świerczewskiego. Albo jakby Michał Świerczewski nie potrzebował te 6 milionów z kampusu, oczywiście są fajnym zastrzykiem, ale bez nich też mógłby zaproponować ekstraklasowe kontrakty. Z takich Beniaminków nie masz tak wiele. Tak, widać to było po Miedzi Legnica z Andrzejem Dadeułą. No, też duże kontrakty przecież, tak? I też jest to gość z potężnym zapleczem finansowym, ale nie na tyle, żeby zasypywać. Ale bez tego zaplecza finansowego Andrzeja Dadeuły, to Miedź, funkcjonując w jakby sposób taki bardziej, wiesz, nie polegający na tym, że pan Andrzej Dadeuł naprawdę ma, to byłoby się w strzępach, w drzazgach. Poza tym, i to jest dla mnie drugi z kluczy do zrozumienia, jak jesteś Beniaminkiem i wchodzisz, mówisz, dobra, okej, okay, ale może wykorzystam po prostu to, że ktoś inny będzie w kryzysie. Na przykład taki Śląsk Wrocław, że może oni ostatnio trochę żyli ponad stan, że teraz będą w kryzysie. A nie, bo tam zbliża się właśnie 20 milionów pożyczki od miasta. Więc tyle, co ja nigdy w życiu nie zobaczę, bo jestem Beniaminkiem, który awansował trochę kuchennymi drzwiami, bo właściwie przecież nikt w Puszczy Niepołomice nie planował. No miasto Niepołomice raczej Puszczy nie da 20 milionów złotych na to, że słuchajcie, no średnio sobie radzicie w tej ekstraklasie, mata, weźcie zimą, kogoś kupcie, bo to wstyd dla Niepołomic. No tak się nie wydarzy, nawet przez to, że duża część sezonu jest grana w Krakowie. Więc panie burmistrzu, ale 20 milionów złotych to prawie cały budżet naszego miasta. Nie, spokojnie. Potrzeba nam 7 piłkarzy z Bałkanów. Mam nadzieję, że to wystarczy. No, tak ledwo. Myśmy sprzedali nasz region Austriakom, już kiedyś tu rządzili. Księstwo galicyjskie. Może wtedy byśmy utrzymali Puszczę wspólnym wysiłkiem. No i stajesz przed takimi wyzwaniami. Pomijając, że jeszcze dochodzi ten aspekt, już zakładam optymistyczny scenariusz. Okej, okay, awansowałem do ekstraklasy, jest super, mam pieniądze, bo znalazłem, nie wiem, wygrałem na loterii fantowej, to i tak musisz nakupować przynajmniej z 15 zawodników, najlepiej jeśli oni będą wysokiej klasy. I musisz zacząć ich zgrywać, błyskawicznie, bo pierwsza liga kończy, baraże się kończą i właściwie ekstraklasowicze już wtedy trenują, bo zaczynają przygotowania do nowego sezonu. A ty jesteś jeszcze w okresie, kiedy dobrze by było dać chociaż ze 2 dni urlopu tym moim zawodnikom, którzy mają za sobą 34 spotkania w lidze i jeszcze 2 w barażach. No i czasem jeszcze dochodzi Puchar Polski. No ale nie możesz ich rozesłać na urlopy, bo już musisz jechać na obóz, już musisz ich przygotować do występów w Ekstraklasie, a jak nie pojedziesz, ich nie zgrasz i będziesz miał 15 nowych zawodników, to oni i tak w pierwszych meczach będą głównie pytać, kolego, ty jesteś Serbem. Nie, jestem Bośniakiem i zaraz ci wypierdolę. No tak się zachowują pierwszoligowcy w Ekstraklasie. No, chciałbym zapamiętać, jak on ma na imię, ale on jest z Nigerii, a kompletnie nie pamiętam, jak on ma na imię, a nie chcę do niego wołać w jakiś inny sposób. I zgrywasz się i jest już listopad, a ty jesteś na dnie strefy spadkowej. Mówisz, a może jednak trzeba było zostać w tej pierwszej lidze. Albo zostać pierwszoligową kadrą. Albo wyniki nie byłyby gorsze. Tak. A nawet jakby gorsze, to nie byłoby różnicy. Tak, ostatnie miejsce spada, czy masz 5 punktów, czy masz 7. Czy 20. To też może. Masz jakieś rozwiązanie tego? Czy uważasz, że tu powinny być jakieś rozwiązania systemowe, czy powinno się po prostu wystosować taką adezję do Beniaminka? Drogi Beniaminku, no trudno. Pożyć nadzieję, ty, który tu wchodzisz.
Są różne rozwiązania. Są różne rozwiązania. Bo ta pierwsza liga generalnie robi się coraz ciekawsza, jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o poziom. I czy pytanie, czy twoim zdaniem powinno się jakoś systemową, nie, kroplówkę, jakieś rozwiązania, które by wsparły tych pierwszoligowców, którzy właśnie awansowali, czy cokolwiek. Czy są różne rozwiązania, z tego co widziałem, śledząc ligi zagraniczne, na przykład jeśli chodzi o Premier League i Championship, no to tam jest to słynne spadochronowe, które jest dosyć niezłe. I w Championship są te baraże, gdzie możesz wygrać 0-7, ale później to się zrównują. No i pamiętajmy, że Championship jako liga też ma na tyle wypracowaną renomę i na tyle ma wypracowane fanbase i całą resztę, że tak naprawdę jest ligą, która sama w sobie jest dosyć atrakcyjna. Że jak kupuje Kamila Jóźwiaka, to płaci za Kamila Jóźwiaka. Chyba, że akurat nie. Ale tak, generalnie masz rację. Więc tam jest takie rozwiązanie. W Bundeslidze, z tego co pamiętam, rozwiązanie jest takie, że kluby Bundesligi i drugiej Bundesligi tworzą jakby jedno ciało. Że to jest tak jakby połączyć Ekstraklasę SA z pierwszą ligą piłkarską i że to jest jedna organizacja, która w jakiś sposób tam wspólnie debatuje. Na przykład prawa telewizyjne za Bundesligę też idzie część tego tortu do pierwszoligowców? Pewności nie mam, natomiast wydaje mi się, że mogą być sprzedawane pakietowo, albo przynajmniej wpływ na podział jest również dla tych mniejszych klubów, ale no dopiero co i to jest właśnie ten cały szkopuł i to jest ten węzeł gordyjski, który trudno jest w jakikolwiek sposób ruszyć, no bo dopiero co szliśmy w drugim kierunku, że jednak dobrze było, jakby pucharowicze dostawali więcej, to oni wtedy w pucharach nam coś ciekawego pokażą. Może awansują do fazy grupowej, może zrobić ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, więc to im musimy dać więcej pieniędzy. A nie dbać teraz o to, czy ci fucking retard, którzy gdzieś są bardzo nisko, żeby im ułatwiać życie. Więc jesteśmy w takiej dyskusji, gdzie te kluby bardzo mocno się zaangażowały w to, że pucharowicze mają dostawać większą liczbę pieniędzy. Więc teraz głupio było to odwracać. Nie, dobra, słuchajcie, to był jednak zły pomysł. Musimy dać tym, którzy spadli, po to, żeby oni w pierwszej lidze nie zagrzebali się na wieki. Albo musimy wręcz podzielić się tortem z pierwszą ligą, po to, żeby pierwsza liga też miała czym dzielić. Bo aktualnie, tak jak wspomniałeś, 5 kasztanów Polsat daje. Oczywiście, jeśli akurat dzieci z przedszkola nie wyzbierają tych kasztanów wcześniej. No i to są problemy, które właściwie nie ma dobrego. Ja widzę już, jak ekstraklasowicze słyszą na przykład o pomyśle, żeby na przykład podzielić się nawet nie ze spadkowiczami szerzej, no bo to jest takie dotowanie dziadostwa trochę, ale na przykład z pierwszą szóstką pierwszej ligi, no, żeby trochę więcej dać. Ja słyszę tych ekstraklasowiczów, tych prezesów, że oczywiście mam nie pójść w pomysł, który zabiera mnie i dać innym? No kurde bele, wy się jeszcze pytacie, gdzie mam podpisać? Dajcie mi chłopaki dwa długopisy, bo na jedną rękę to za mało dla mnie, żeby to podpisać, ten pomysł. A to jest o tyle ciekawe, że jeśli przywołujemy przykład tej Bundesligi, ja specjalnie sobie otworzyłem, bo pamiętałem, że co chwila z Bundesligi spada jakaś wielka marka. I ja nie pamiętam, żeby one powracały w glorii i w blasku. I w drugiej Bundeslidze teraz masz tak, HSV, masz Hannover, masz Kaiserslautern, masz Hertha Berlin. Musisz bardzo przewinąć, żeby Schalke znaleźć. Big City Club, tak. I przewijam dalej. Jest tam oczywiście też Schalke, 16 miejsce, 10 punktów w 11 spotkaniach. Więc druga Bundesliga jako marka też się robi duża. I tam są kluby, za którymi stoją też rzesze kibiców, które mogą w jakiś tam sposób, powiedzmy, lobbować w tym kierunku. U nas sytuacja zaczyna zbliżać się do podobnej, bo kiedy masz w pierwszej lidze Lechię, Wisłę, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, zaraz będziesz miał UKS, Ruch Chorzów prawdopodobnie, więc w tej pierwszej, a kto wie, czy nie awansuje Odra Opole, Górnik Łęczna na przykład, jeszcze ktoś niespodziewany. Więc jeśli masz taką pierwszą ligę i taką ekstraklasę, to o ile wszyscy włodarze klubów powiedzą, nie no, trzeba dać więcej pucharowiczom, a mniej pierwszej lidze, bo to dziady, o tyle jakby opinia publiczna może zacząć się obruszać. Zwłaszcza, że Wiślaks wygrywają każdą ankietę na Twitterze. Więc jak wrzucisz ankietę na Twitterze, czy dać pierwszej lidze, to Wiślaks wygrają. Tak, dać pierwszej lidze. No i elegancko. Ale to są dylematy, które bardzo trudno rozwiązać, których właściwie chyba się nie da rozwiązać. No, ja uważam, że dobrze byłoby jednak. Najłatwiej się wydaje cudze pieniądze. Ja bym jednak jakieś rozwiązanie wspierające pierwszą ligę wymyślił, bo polska piłka będzie mocniejsza i więcej będzie mocnych punktów na mapie piłkarskiej. Prawda? Dobra. Po prostu. Dwoma zdaniami. Inwestycja w pierwszą ligę moim zdaniem jest korzystna dla polskiej piłki, a kto wie, czy też nie do ekstraklasy, bo wejdą, znaczy dla ekstraklasy, no widzisz, to podniesie poziom ewentualnie też ekstraklasy, bo niemieckowie mogą wchodzić mocniejsi, ale czy na tym zależy tym, którzy są w ekstraklasie i trzymają się zębami 15 miejsca? Nie wiem, ale wiem, że musimy przeciąć. Tak, przetniemy jeszcze ze dwa zdania do końca. Dobra. Dyskusja na temat przepaści między ekstraklasą a pierwszą ligą okazała się na tyle ciekawa, że jeszcze dwa zdania o tym możemy powiedzieć. Dobrze. A ja rozdjąłem bluzę. Tak mi się zrobiło ciepło. Tak, kończąc ten wątek, który był. Pierwsza liga
wydaje się diabelnie ciekawa już teraz. Ale ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, który jest niejako moim zdaniem przedłużeniem dyskusji, która z nami towarzyszy od lat, która nam towarzyszy od lat, dotyczącej tego, jak wygląda kwestia dominatora. Że dobrze byłoby mieć taką lokomotywę w pucharach, coś ala Dynamo Zagrzeb, coś ala Crvena Zvezda, że gdybyśmy mieli takiego jednego, co wygrywa i robi awanse w europejskich pucharach, to było super, bo on by pociągnął całą ligę za sobą. I otóż to jest mi coś, to jest mit, znaczy nawet niekoniecznie mit, tylko to jest coś, co trudno jest centralnie narzucić z góry, że to nie może być socjalistyczna gospodarka centralnie planowana, że Warszawa ustala, słuchajcie, od dzisiaj, wszyscy wspieramy LKS. Okay. Nie, tak byśmy mogli zrobić, ale nie moglibyśmy zrobić, że od dzisiaj wszyscy wspieramy Wartę Poznań, no. Bo Warta jest prawicowym klubem przedwojennym, pamiętajmy. Ujawnił nam to prezydent Poznania, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo jestem fanem jego remontu. I centralnie decydujemy, że Warta od teraz jest naszym dominatorem. Wszystkie kluby tutaj się zrzućcie na Wartę, Warta będzie nas ciągnęła w pucharach. Tak się nie da. To wynika oddolnie. Czyli w Serbii czy w Chorwacji oddolnie jest tak, że kraj kibicuje dwóm klubom. Po prostu. Wojewodina, Nowy Sad, ok, ma jakichś kibiców, ale niezbyt wielu. Rijeka, ok, jest najpopularniejsza w Rijece i tyle. Bo pod Rijeką już zaczynają się fani albo Dinama, albo Hajduka Speed. I tak jest w wielu tych państwach, do których my chcielibyśmy nawiązywać w tych kwestiach pucharowych. Ja nie chciałbym. No ja też bym nie chciał, ale słyszałem takie głosy niejednokrotnie. Dariusz Mioduski też między słowami trochę to przemycał. Teraz to jest pan Darek. Teraz jest pan Darek. Pan Dariusz. PDW, pamiętam. PDW. Więc to by się u nas nie sprawdziło z uwagi na specyfikę naszego środowiska piłkarskiego. Bo w momencie, kiedy w innych miejscach, w innych gospodarkach centralnie planowanych, w krajach za żelazną kurtyną, właśnie na terenach Chorwacji, no nie mówię, że w Chorwacji, ale na terenach Chorwacji, na terenach Serbii. Na terenach dawnej Jugosławii, nie bojmy się tak słowa. Rumunia, Bułgaria i tak dalej, że tam faktycznie był dominator, jak Stiła, która docierała sobie do Ligi Mistrzów, do finału Pucharu Europy, jak właśnie Crvena Zvezda, która wygrała Puchar Europy i tak dalej, i tak dalej. U nas zawsze było rozdrobnienie. I tak jak tam dominatorzy mają po 30 mistrzostw, tak u nas dominatorzy mieli po 14. Najwyżej mieli swoje lata. Mieli swoje dekady, kiedy akurat Górnik wygrywał mistrzostwo za mistrzostwem, ale zaraz potem został podmieniony już przez Legię, która też miała swoje wielkie momenty za Kazimierza Dejny. Potem był Widzew, który miał swoje wielkie momenty. I tak naprawdę u nas nie było dominatora przez cały czas nasz historii piłki nożnej w Polsce. Za to było bardzo dużo powodów, żeby powstały wielkie grupy kibiców w totalnie losowych punktach kraju. Tak. Bo nie jesteś w stanie powiedzieć, że słuchajcie, bardzo was cenimy, drodzy kibice Ruchu Chorzów, ale na Górnym Śląsku jest miejsce tylko dla jednego klubu, który będzie osiągał sukcesy, jest to Piast Gliwice. Kibice Górnika Zabrze musicie przestać istnieć, bo teraz Piast Gliwice będzie tym głównym waszym klubem i to tyle. No nie, tam jest rozsiane tak, że jak jedziesz tramwajem, to tylko zmieniają ci się napisy za oknami. I cała Polska tak wygląda, bo trudno jest powiedzieć, że słuchajcie, od dzisiaj całe Mazowsze za Legią wyłącznie, nic nie ma poza Legią. No bo swoje tradycje, swoje wielkie momenty mają inne kluby, które geograficznie są blisko. Nie wyobrażam sobie, żeby Płock stał się dzisiaj wyłącznie fanklubem Legii Warszawa, a to jest konieczne do tego, żeby zbudować właśnie jednego dominatora. I to, o czym mówimy, że przestrzał między Ekstraklasą a pierwszą ligą jest zbyt duży, jak na to, jak jest przestrzał między reputacją, ambicjami, historią klubów Ekstraklasy i pierwszej ligi, to jest jakiś rodzaj pewnego błędu w systemie, który być może trzeba by było kiedyś naprawić. Byłoby łatwiej, gdyby w tej pierwszej lidze to grano, wiesz, na tym boisku z grafiki Radka z Kartofis i Krowa stoi. Tak. Że słuchajcie, tu właśnie idzie akcja lewym skrzydłem, ale niestety musimy zrobić przerwę, bo przechodzi pani z siatami. Chwila przerwy, normalne, co drugi mecz tak się dzieje. To byłoby prościej. Natomiast pierwsza liga idzie do góry i mam wrażenie, że w żaden sposób jej rozwój nie jest adresowany, nie ma żadnej odpowiedzi. To jest, jeszcze kończąc ten wątek, i jakby to wydaje mi się, że to jest dobre potwierdzenie. Jeśli weźmy na przykład Czechy, specjalnie ich otworzę. Czeska liga jest sobie druga i w czeskiej lidze drugiej są kluby jak Sigma Olomouc B i Kroměříž i Varnsdorf i tak dalej. To mniejszy kraj. I
Tak, ale też zupełnie inne tradycje, jeśli chodzi o te kluby, które są na zapleczu. Wydaje mi się, że nie byłoby żadnych dyskusji tego typu, gdyby u nas pierwsza liga składała się właśnie z takich boisk i właśnie z takich klubów. Tylko u nas jest duży kraj stosunkowo w porównaniu do Czech czy Słowacji i tak jak mówisz, jest rozdrobnienie. Spójrzmy na Podkarpacie, zawsze jeśli chodzi o zaangażowanie kibicowskie. Nie ma wielkich tradycji ekstraklasowych w ostatnich latach, a żywe zainteresowanie bardzo różnymi klubami, zależnie od dnia tygodnia. Tak. I to jest sytuacja, która nie narzuca pewnych rozwiązań, ale zazwyczaj jest tak, że jeśli głos ludu jest jakiś, a głos ludu obecnie jest taki, że kluby pierwszej ligi wydają się trochę pokrzywdzone, a kluby tej pierwszej ligi nie są takie, że pokrzywdzonych jest 7, bo tylu ludzi się tym interesuje, tylko są to rzesze kibiców Wisły Kraków, Lechii Gdańsk, Arki Gdynia, za chwilę UKS-u Ruchu, to w pewnym momencie musisz brać pod uwagę ich głos, zwyczajnie. Bo to są też po części twoi konsumenci, twoi klienci. Nawet jak jesteś ekstraklasą SA i w teorii uważasz, że jesteś z nimi w żaden sposób niepowiązany, bo w praktyce to jednak nadal są konsumenci futbolu w środowisku, które jest dosyć mocno zamknięte. To nie jest tak, że ekstraklasa, dobra, okej, okay, możemy ignorować głos tych wielkich rzesz Wiślaków, bo my sobie nałapiemy zaraz nowych subskrybentów w Suwałkach, bo ludność Suwałk czeka na nasze transmisje ekstraklasowe. Więc podejrzewam, że będzie trzeba zacząć uwzględniać to, że pierwsza liga jest zwyczajnie zbyt mocna pod względem społeczności, pod względem klubu, pod względem ich marek, pod względem ich historii, żeby ją traktować w taki sposób, jak traktują Polsat i żeby ją traktować tak, jak traktują... Może po tym, jak nie będzie już transmitowana przez zamoczoną kamerę, gdzie do obsługi tego meczu jest jedna osoba ze szmatką. Być może. Może też się coś zmieni. Tak, bo będzie to na pewno wędka dla klubów, które będą mogły trochę inaczej rozmawiać ze sponsorami, a nie na zasadzie takiej, że słuchajcie, jak dobrze pójdzie, to Marcin Fedek nie pomyli nazwy naszego klubu. Oj, panie Marcinie, no przykro to jest. Znaczy, no nie chcę. Każdy robi błędy, zwłaszcza, my też robimy ich mnóstwo. Marcin Fedek jest gościem, który... Trochę kozioł farny, ja nie oglądam pierwszej ligi, aż tak. Nie chcę też. Żyje reprezentacją. No. Podejrzewam, że w europejskich pucharach też nie popełnia błędów. Po prostu i niestety to widać w Polsacie, że zesłanie do pierwszej ligi jest właśnie karą. I jak ktoś już ma do dyspozycji, może transmitować wszystkie mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a ktoś go zsyła, będziesz teraz tutaj proszę w Nowym Sączu, masz tutaj kabinę komentatorską, jest nawet ciepło, minus 15 i sobie skomentuj mecz, no to... To podejrzewam, że on do tego też podchodzi inaczej. Zostawmy pana Marcina. Serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Tak. Dobra. Czyli zakładamy, że TVP przyjmuje pierwszą ligę i zaczyna się Kraina Mlekiem Młodych nie Płonca. Beniaminkowie... Po prostu dla mnie interesujący jest ten paradoks Beniaminka. Albo musisz się zadłużyć, albo jesteś głównym faworytem do spadku. A w sumie jak się zadłużysz, też jesteś głównym faworytem do spadku. A wtedy jeszcze faworytem do spadku do drugiej ligi po następnym sezonie. Albo lawirujesz na granicy bankructwa, albo masz małe szanse na utrzymanie, ale jak lawirujesz na granicy bankructwa, bo się zadłużyłeś, jak Górnik Łęczna w tym ostatnim swoim sezonie, co zlecieli później o trzy ligi, to w sumie i tak jesteś faworytem do spadku. Trudno jest być Beniaminkiem, ale no, to jest ten honor, możliwość zagrania wysoko. Tyle, dla mnie. Tak. Trzeba każdej chwili z ekstraklasą pilnować, jak oka w głowie. Dobrze, ale skoro już... To co, tniemy? A możemy. Dobrze, to zetniemy przetnijmy. I tak. Leci ligowy miszmak. Wszystko by się udało, gdyby nie to, że Legia jest jaka jest. Brak mi słów na tę Legię. Powiedziałeś mi tylko dwa zdania i ja już mam dość. Stefan Szczepłek napisał peleton dla Rzeczpospolitej. Jest tak jak mówisz. Dość mam tej Legii. Ciągle mi tylko bruździ w życiu. Co się przewrócę, patrzę, tak, potknąłem się o czapkę Legii. Normalnie leżała po to, żebym się potknął. Za chwilę wgryziemy się w ten felieton, bo jest sporo kąsków. Panie Stefanie, no przykro mi, trzeba czasami po prostu przysiąść do tekstu i go przeanalizować, jeśli ten tekst jest taki, jaki jest, ale zasadniczo... Przeczytaj na spokojnie, to jest zawsze... Na spokojnie, tak. Zasadniczo Legia jest, ma problemy, bo buta, bo patrzą z góry na wszystko. Nie wiem, czy widziałeś, Kuba, ale nawet jak są te przywitania przed meczem w Ekstraklasie, legioniści zawsze tak stoją i tak. A widziałem. Jak tak przywitanie kapitanów, to zawsze z tyłu piąteczka, no bo... a legioniści sygnet tak wyciągają. Cały pierścień. To jest, patrz, tutaj jest syrenka. Syrenka to jest. Tak. Teraz może, panie Szymonie Marciniak, to jest syrenka. W najgorszym wypadku podaję tego śledzia, nie? Tak. Nie będę. Nie będę podał ręki tak porządnie, nie? No to myślę, że dosyć drobiazgowa analiza taktyczno-mentalna Legii Warszawa. Super.
Tego oczekiwał świat, tego oczekiwali kibice Legii, zastanawiając się, skąd ten kryzys, skąd, dlaczego potrafimy tak świetnie wyglądać za Aston Villą, Kuba? Dlaczego potrafimy tak regularnie punktować w lidze, mimo wspaniałego rajdu pucharowego, bo Legia naprawdę nie była faworytem, żeby awansować do fazy grupowej. A teraz mamy kryzys, mamy dołek. Otóż to, że pojawiła się, że Legia patrzy z góry. I teraz takie pytanie, Kuba, czy Legia nie patrzyła, bo z jednej strony pan Stefan Szczepek mówi, że to jest fleki DNA. No, w DNA. Patrzenie z góry, bo oni brali tych piłkarzy do wojska i patrzyli na wszystkich z góry. Więc co się stało z Aston Villą? Czy Legia wtedy nie patrzyła z góry? A co jak robiła ten rajd pucharowy, to nie patrzyła z góry? Czy jak robiła regularne punkty, które wciąż są na koncie Legii mimo tej serii porażek, to wtedy nie patrzyła z góry? A teraz nagle, choć to się ciągnie od czasów PRL, to teraz nagle znowu patrzy z góry? A 5 tygodni temu nie patrzyła z góry? O co chodzi z tym patrzeniem z góry? Bo ja wiem, że to można tak patrzeć raz z góry, a nie z góry, ale jak coś jest w DNA, to chyba zawsze patrzysz z góry. No. Nie, problem jest taki właśnie, że Legia, kurczę, zdarzają mi się nawet w tym dołku niezłe mecze, zdarzają mi się zwycięstwa. Żyński Mostar, tu patrzysz cały czas, patrzysz, o, pojawia się Żyński Mostar, do tego no, ale nie patrzyli z góry. Z wyjątkową pokorą. Nie było wcale tak, że Legioniści przed Żyńskim Mostarem, no, Mostar, a to w ogóle jest w Europie jeszcze. Że zobaczyli punkt bukmacherski reklamowany krzykiem piątkiem i uznali, że oni to nie będą grać na poważnie. No jest dobre, tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Legioniści przed Śląskiem Wrocław, Jacek Magiera, w sumie legenda Legii, tak. Warszawa, lider Ekstraklasy, który no, jest bardzo silny w tym sezonie. Eric Exposito, jeden z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy. Legia Warszawa, co za lojtki, co za lepsze. Dopierdzenia we Wrocławiu. 40 tysięcy widzów? Co, 40 tysięcy widzów to jest tyle, co na naszym stadionie i jeszcze pół razy tyle, co na naszym stadionie. Więc tyle to my zbieramy na połowie meczu, co oni tutaj mają. Co innego, Żyński Mostar. To jest rywal w Europie. No, Żyński Mostar, co prawda, gra na stadionie w Leżu, który zarąbał i co prawda jest klubem w Bośni, ale trochę bardziej w Chorwacji i w herbie ma chorwacką szachownicę. Ale podchodzimy z pokorą, bo my nie jesteśmy tacy jak ci butni legioniści, co patrzą na wszystkich z góry w lidze. I dlatego w lidze 0-4 w paczkę od Śląska, a w Mostarze zwycięstwo. Czy Legia, choć ma w DNA patrzenie na wszystkich z góry, to posiada jednak taki szczególny włącznik i wyłącznik patrzenia z góry. I jak wiadomo, od tego właśnie zależą wyniki. Szczęście, że Legia nie patrzyła z góry na Ruch Chorzów u siebie, bo wygrała wtedy. Ale spojrzała z góry na lidera Śląsk Wrocław i się skończyło, jak się skończyło. Dobrze wszystko wiedzieć. Ale to jest właśnie najlepszy przykład takiego przyporządkowania pewnych wyników do tezy, którą już masz wcześniej. Bo ja pamiętam takie mecze, gdzie sam sobie w swoim sumieniu rozsądzałem, czy ja jako kibic zwykły bym był zadowolony, gdyby któryś z piłkarzy UKS-u zachował się tak jak Jozue w niektórych momentach. I tak się składa, że to najbardziej patrzenie z góry, ta najbardziej pyskata arogancja się uwidoczniła w meczu, który Legia wygrała. I to jest dosyć interesujące, że wtedy faktycznie patrzyłeś. Bo on był pyskaty, ale patrzył z dołu. Tak, był taki pyskaty, ale tak był troszkę niższy niż rywal. Napyskuje ci, ale z pozycji takiego osiedlowego cwaniaczka, a nie wielkiego hegemona. Więc w momencie, kiedy faktycznie ta teza się broniła pod względem tego, jak się zachowywali poszczególni piłkarze, jak się zachowywał Jędza przed Śląskiem na przykład, że przyszli obejrzeć Legię, tutaj kibice Śląska, to jeszcze wtedy nie był moment, żeby to użyć, no bo akurat Legii szło, więc no głupio było mówić, że a ten pyskaty Jozue, przez niego wszystko przegrywają, ale przecież wygrywają. A cholera, znowu ta Legia mi bruździ w życiu. Głupia Legia bardzo. No więc wtedy nie, trudno by było, żeby taki felieton powstał, choć były powody, żeby mówić, że Jozue jest zbyt arogancki, że bywa prowokacyjny w stosunku do rywali, że nie jest przypadkiem, że na niego gwiżdżą kibice innych drużyn i nie jest też przypadkiem, że dla legionistów jest wielkim idolem. Mhm. Ale wtedy nie było wyników. A teraz się pojawiły wyniki, więc możemy wrócić do tych wielkich chwil dla warszawskiego sportu, kiedy Legia brała i przywoziła piłkarzy w autach, tak, powołanych do wojska. Fragment. Nie mam nic do trenera Kostruniejca, który pracuje w Warszawie równie dobrze jak wcześniej z Pogonią, ale zastanawiam się, czy jest wartością dodaną. Legia ma przecież w składzie dobrych zawodników, którzy jednak bardzo często zawodzą jako zespół. No, czy, tak, czy bardzo często? No, bardzo często. Ja chciałbym poznać definicję bardzo często. To, że są faworytem do wyjścia z grupy w Lidze Konferencji Europy, mhm, to jest nic. Zero.
aż otworzyłem tabelę. No, 20 punktów w 12 meczach, to faktycznie. No, za zespoły, które zawodzą częściej. Ale tu kluczowe, Kuba, odnośnie dyskusji. Dochodzi coś, co istnieje w DNA Legii. Odwieczne przekonanie o swojej wyższości. Przed laty takie poczucie dawała opieka wojska. Teraz trzymaj się, Kuba. Złap się, proszę się, złap się blatu. Pieniądze. Znacznie większe niż w każdym innym polskim klubie. Chciałbym na początku, Kuba, żeby Jerzy Brzęczek wytłumaczył mi, dlaczego umieścił w swojej książce podryw kibica z Pomorza. Tak chciałbym zobaczyć Jacka Zielińskiego, czytającego słowa pana Szczepka, że Legia Warszawa ma dużo większe pieniądze niż każdy inny polski klub. Na przykład Raków. Na przykład Raków, na przykład Lech Poznań. Na przykład Lech Poznań, który właśnie kupił Goli Zadecha za gigantyczne pieniądze, który sprowadził Goli Zadecha z Chotićem za naprawdę duży hajs, który przedłużył Isaka, który kupił naprawdę wielu, wielu piłkarzy. Raków, który my nie mamy pieniążków, a później wydajemy mnóstwo kasy na różnych piłkarzy. Potrafimy naprawdę dużo im, słono im zapłacić. Zgrupowania zrobimy 4. Hmm? Jedno w Holandii, jedno na Marsie, jedno zrobimy w takiej kapsule, którą kupiliśmy właśnie od NASA. To będzie zgrupowanie, tak. Zrobimy zgrupowanie na Saturnie. Nie dlatego, że to jest przydatne, bo tam nie ma atmosfery, ale właśnie po prostu nas stać. I dlatego chcemy zrobić na pierścieniach Saturnie. Jeśli masz 85 zawodników na kontraktach, bo tylu mamy, bo na tylu nas stać, to musisz im zrobić dużo zgrupowań. Więc tak, Legia Warszawa. Te pieniądze to ma takie, że naprawdę Raków mógłby tylko klęknąć i pomodlić się do Boska. Oczywiście, Legia tak przewyższa finansowo resztę czołówki, jak Opel Astra przewyższa swoimi osiągami Chevroleta. Kije Picanto albo Kije Ceed, nie wiem, cokolwiek. No to jest naprawdę w najlepszym wypadku i to będąc bardzo szczodrym dla Legii, to jest podobna półka. Prawda jest taka, o czym pan Stefan nie wspomniał, że ostatnio to rozwiązywano kontrakty z dostawcami jedzenia w Akademii Legia Training Center, więc nie sądzę, żeby aż tak sytuacja Legii Warszawa. Jakby te pieniądze z piłkarzy sprowadzonych przez wojsko w latach 80. i sprzedanych z tym kolosalnym zyskiem już się skończyły, panie Stefanie. Pamiętam to. Robert Pich w Częstochowie już trzyma długopis, już ma podpisywać kontrakt, ale wtedy wchodzi Jacek Zieliński cały na zielono, w takiej sukni z banknotów. Mówi tak, Robert, chcesz mieć taką suknię z banknotów jak ja? To chodź do nas, do Warszawy. Tak. Michał Świerczewski, to płacze po troszkach, już prawie go mieliśmy. Kurczę, okazał się za drogi. No, Robert Pich, jego transfer. I pamiętajmy, że Robert Pich na początku zeszłego sezonu grał w pierwszym składzie Legii Warszawa. To był taki właśnie symbol tego, jak bogatym klubem jest Legia Warszawa po tych doskonałych latach zarządzania przez Dariusza Miedzyckiego. Co prawda pojawiały się jakieś tam analizy, za przeproszeniem, analizy, jakieś powerpointy, że tam no, mamy dużo straty. Natomiast to trzeba w odpowiednim kontekście. Ty mówisz, że był jakiś taki raport finansowy Legii, który od razu był otoczony wieloma artykułami autorstwa Legii, że wcale nie jest tak źle, jak to wygląda. Tak, Marcin Żuk to omawiał dosyć dokładnie w swoich artykułach na Legia.net. No powiem tak, nie nazwałbym tego klubu bogatym w takim rozumieniu, zaraz nas wszystkich rozkupi. A Stefan Szczepek najwyraźniej tak. Przy czym wiesz, co jeszcze jest dla mnie bardzo takie... Jest chichotem historii trochę w tym, co Stefan Szczepek napisał, bo ja pamiętam doskonale Legię, która zdobywała mistrzostwo za mistrzostwem, w czasach, kiedy miała twarz bardzo pyskatego, bardzo aroganckiego i bardzo patrzącego z wyższością na całą resztę Bogusława Leśnoderskiego. I jak czasem było tam, tak, że Legia jedzie gdzieś na jakiś wyjazd i wygrywa po golu Kucharczyka dupą w 77 minucie, mówisz, to jest ten mistrzowski mental. Oni wiedzą, że prędzej czy później strzelą, bo są Legią i to działa. Inny klub mógłby się, za przeproszeniem, sfajdać przed kibelkiem. Chyba, że w Niecieczy, tak, tam nie. Ale wielokrotnie było to podnoszone, że Legia ma ten zwycięski mental. Co więcej, były kluby, które chciały to w jakiś sposób rozbudzać u siebie. Pamiętam, że był taki okres chyba w Pogoni Szczecin, że wypowiadał się Dariusz Adamczuk i generalnie ludzie związani z Pogonią. Sprowadzili 4 litery Kucharczyka nawet w pewnym momencie, żeby on strzelał te gole. Mamy. I czasem strzelał.
to był autentyczny argument poddawany w dyskusjach. Ściągnęliśmy piłkarzy, którzy wiedzą, jak smakuje sukces, którzy mają wiele pucharów w swoim CV. To był Gorgoń, Kucharczyk. Potrafią grać ważne mecze, którzy wiedzą, jak się zachować pod gigantyczną presją, którzy no po prostu takie wygrywają, są przyzwyczajeni do wygrywania. Mają tą zwycięską mentalność, bo to robią od wielu, wielu lat. I Legia to miała jakby w DNA i wtedy to było, o no kurczę, mają to w DNA faktycznie. Lech tego nie ma w DNA. Lech to mógłby się wzorować na Legii, że jak trzeba wbić gwóźdź, to oni po prostu biorą, wbijają gwóźdź, a nie szukają kwadratowych jaj. No ale niestety, okazuje się, że to wszystko była uda, mit, to był jedynie forpoczta tego, co się miało wydarzyć później, ale Legia miała spaść z ligi przez swoją arogancję, przez swoją wyższość, tak jak się to dzieje teraz. Expected arogancja, specjalna statystyka dla Legii Warszawa. Kuba, czytam dalej. Napierdykam. Kiedyś nie lubiano poza Warszawą Legii, bo sprowadzała niemal każdego dobrego zawodnika pod pretekstem służby wojskowej. Teraz nie lubi się jej, bo daje odczuć swoją wyższość, wynikającą nie tylko z bogatej, ponad stuletniej historii, adresu oraz osiągnięć, ale i pozycji materialnej. Tak, pozycja materialna pojawia się po raz drugi, żebyśmy nie zapomnieli, że Legia Warszawa, to, że reszta ligi to się stołuje w okolicach stołu Legii, jak spadną jakieś okruchy i ogryzki. No, Akademia Legii hoduje młodych piłkarzy, żeby mieć z nich w przyszłości pożytek, a nie żeby mieli oni przyjemność z gry. Co ty sądzisz? Naprawdę? No, tak. Należy zdelegalizować Akademię Legii Warszawa. Ja nie, gdzie jest teraz w tej chwili rząd? Gdzie są służby? Skoro Akademia hoduje ludzi na pożytek dla siebie, a nie po to, żeby mieli przyjemność z gry. To jest skandal i ja nie rozumiem, dlaczego nikt tego nie zgłosił odpowiednim służbom, że Akademia hoduje ludzi, żeby mieć pożytek z nich. Zresztą wątpię też, żeby Legia Warszawa zapominała o tym, że dość mały odsetek piłkarzy w Akademii zostaje piłkarzami, żeby pozostawiali resztę. Dobra, to ja, chłopcy. Żegnajcie, chłopcy, pożegnałbym was mocniej, ale nie macie 18 lat. Ale wiem o co się, chodzi? Że nie jest tak źle. O co chodzi w ogóle z tym, że Akademia Legii? Co to jest za zarzut? Bo to wygląda tak, Stefan Szczepek tak, byłem kiedyś w Akademii Lecha Poznań, jak oni tam głaszczą tych piłkarzy, ja nie mogę. Tam dzień zaczyna się od tego, że Rafał Latowski, jak jeszcze pracował, to idzie do każdego pokoju i przytula każdego wychowanka Lecha Poznań. Mówi tak, chodź tutaj, Karol, porozmawiamy teraz o pogodzie i tak dalej. A w Legii chowani, tak wiesz, 60 piłkarzy w jednym, chów klatkowy totalny, tylko wychodzą, zaraz będą z was pieniądze, także nie protestować. Marsz na boisku. Chów klatkowy piłkarzy jest w Legii. Jacek Zieliński. Czas się tym zainteresować. Elektryczny pastuch jest w Legia Training Center. Łączy wszystko postać Jacka Zielińskiego, który po pierwsze rozsypuje pieniądze po ligowej konkurencji. Tak, dajcie mi swoich piłkarzy, bo rozsypuje pieniądze, ale wcześniej był menedżerem do spraw rozwoju karier w Legia Training Center i w Akademii Legii. I to wtedy dopiero dał popalić. To wtedy się okazało, jakie jest z niego ziółko, jak tylko hodował tych piłkarzy, zamiast kreować ich kariery. Tak było. Pamiętam doskonale. A pamiętasz, jak akurat kamery ogólnopolskie nakręciły ten fragment, kiedy dwóch gości nocą zakradło się i próbowało ukraść z Legia Training Center Mirabele, przepraszam, lewych obrońców. I akurat tam nie było elektrycznego pastucha, tylko były takie pułapki. I dyrektor Akademii sam w nią wpadł. I przyszedł gość z Akademii Polonii. Boguś, Boguś, Boguś. Coś mi podpowiadało, żeby się przejść na boiska treningowe. Tak było. Znana historia. Tak było. Nie no, a dlaczego od nas lewych obrońców nie bierzecie? A, bo chujowi. Jak to zdanie przeczytałeś, to przez chwilę myślałem, że to jest pierwszy aprilis. Naprawdę. Dobrze, to lecę dalej. Okej. Okay. Bez skrupułów łamie się im kręgosłupy młodym piłkarzom. Arbitralnie stwierdzając, kto ma talent, a kto się nie nadaje. Robert Lewandowski też może coś na ten temat powiedzieć. O, znaczy, jakby nie ma sekcyjnych. Robert Lewandowski i Akademia Legii Warszawa to dosyć stara historia i trochę bez sensu jest stosować ją do tego, co się dzieje teraz. Co? Jakkolwiek patrząc... To Legia już nie kradnie piłkarzy do wojska? To czas płynie. Nie no, Legia, dzisiaj Legia ma Akademię, ma Legia Training Center. Szkoli w zupełnie inny sposób, a tu jest argument dotyczący szkolenia obecnego Legii Warszawa z Roberta Lewandowskiego. Z 2005 roku? Prawie 20 lat minęło od tego, jak Robert się odbił od Akademii, a my mówimy o tym tu i teraz, używając argumentu z Roberta Lewandowskiego. No czas płynie. Wszystkich nas to strasznie wkurwia, ale on płynie i trzeba go uszanować, że on płynie. Ale najciekawsze jest to, że
Legia jest przykładem tej akademii, jest podawana w środowisku trenerskim, w środowisku dyrektorskim jako przykład tego klubu, gdzie akurat te dzieciaki nie łamie się im kręgosłupów, tylko się ich wypycha jak Walukiewicza i tak dalej, jak Musura, jak Praszelika, uciekają, że oni uciekają, bo chcą gdzieś indziej robić mnóstwo karierę. Młodych legionistów w innych klubach. I jak czytasz tutaj, że Akademia Legii hoduje piłkarzy po to, żeby mieć z nich pożytek, no to kurde. No. Nie ma za bardzo Legia pożytku z tych piłkarzy. Poza tym... Inne kluby tak. Jak tutaj jest podawany przykład Roberta Wąskiego, czy selekcja. No kurde bele, no to rozumiem, że Raków, Lech, Zagłębie lubi nie prowadzi. A spójrzmy, jak Darka Dziekanowskiego Legia nie sprowadziła. To duży problem. No w ten sam sposób możesz, że słuchaj Kuba, obecne problemy Legii Warszawa, Kostrynice, zaczynają się w momencie, gdy to Widzew podkupił Darka Dziekanowskiego z Gwardii Warszawa. To jest ten sam poziom sensu, gdy mówisz, że problemem Akademii jest to, że nie poznała się na Robercie Lewandowskim. No. Robert Lewandowski, to, że nie trafił do Legii pierwszej ostatecznie, to jest dzisiaj anegdota. To jest po prostu anegdota, a nie argument w dyskusji o szkoleniu Legii Warszawa. No po prostu, sorry, no nic więcej nie da się dodać, z całym szacunkiem. Myślę, że rozumiem, jakby to był rozliczeniowy tekst po tym, jak Legia naprawdę ma za sobą 15 lat smuty. Że tak wtedy zaczęły się problemy, one trwają, tak. Bo mieli od zawsze problemy z identyfikacją talentu, od zawsze mieli problemy z tym, że za przeproszeniem wyżej srali niż dupę mieli. I to są wszystkie problemy. Tak jakby Stefan Szczepek unieważniał totalnie, że przez 10 lat Legia zdobywała mistrzostwa praktycznie co dwa lata. I niejednego młodego zawodnika udało jej się też z zyskiem sprzedać. A obecnie, nawet bym chętnie tutaj otworzył, mam flash, skoro jest u mnie zawsze otwarty. Daj sobie wpiszę. Nawet nieźle stawia na młodzie. Wpiszę, ze Stalą Mielec. No Tobiasz w bramce oczywiście, z ławki wchodzi. Dopiero co sprzedała Nawrockiego do Celtiku, przypomnę. Z ławki wchodzą Strzałek i... Nie, Rosołek akurat tego dnia się nie podniósł z ławki. Całe zło zaczęło się w momencie sprzedaży Keneta za Igbo. Dlaczego ten argument nie padł? Dlaczego? Nie rozumiem, naprawdę. Dobrze, dalej. Poczucie własnej wartości nie powinno iść w parze z brakiem szacunku dla przeciwnika. Opowieści młodych chłopców i ich trenerów z różnych drużyn, które spotykały się w rozgrywkach z młodą Legią, nie stawiają jej w korzystnym świetle. Taka sytuacja trwa i przenosi się od juniorów po pierwszą drużynę. Legia w Ekstraklasie przegrywa m.in. dlatego, że przeciwników lekceważy. Wydaje się jej, że nie musi się wysilać, aby wygrać, a potem bywa za późno. Później piłkarze zaś się dziwią i sprawiają wrażenie, jakby niczego nie rozumieli. Nie, już głowa boli. Nie, no to jest najbardziej taki sfrazesowiały zwrot, że przegrali, bo im się nie chciało. Przegrali, bo zlekceważyli. Ja nie widzę bardziej jakby takiej już, wiesz, no to jest argument z imieni nowego stołu. Ale nie wiesz chce co? Się tym polskim piłkarzom grać i przegrywają. To jest argument, panie Stefanie, z imieni nowego stołu. Przykro mi. Tyle lat pracy, szanuję nie jedną publikację, ale to jest po tylu latach odnośnie kryzysu Legii Warszawa używa pan argumentów anegdotycznych, komicznych, mitów i ostatecznie argumentów z podimieniem nowego stołu. Ale wiesz co, jest dobra wiadomość dla kibiców Legii Warszawa. Jak tym się nie chce, to oni sobie powołają do wojska nowych. Tak się będzie chciało. Kurde, wiesz co, nie chcę się tym piłkarzom, ale widziałem paru fajnych w Rakowie. Już jedzie tam nasza kolowryna. Już Vinicius, jadę. Powołany tak przez Legię. Ja tak naprawdę, powiem ci Kuba. Lewandowski, no? Ty to masz uregulowany stosunek służby wojskowej? Vinicius chyba nie ma. Chyba nie, no to w takim razie dawaj tutaj w kamarze. Chyba, że jak chcesz, to możesz odsłużyć naszej jednostce tutaj stołecznej, grać w piłeczkę. Ciekawe, fajny felieton. No, cieszę się, że do niego dotarłeś. Przekazują jedynie, że jak zwykle wszyscy są przeciw nim. Boisko, sędziowie, kibice na obcych stadionach, policja, PZPN i UEFA. Mam wrażenie, że dobrze się pan Stefan nie rozpędził. A jeszcze Zalkmar tutaj jest, rozumiem, w placu przeciągnę, tak? Mogło być. Że skoro nie ma refleksji, no nie wiem, nie rozwijał tego, więc ja też nie chcę tutaj tego rozwijać. Natomiast mam wrażenie, że kryzys Legii ma miejsce gdzieś indziej niż w tym, że Legia jest tak butnym klubem. Uważam, że akurat Kostrynie ma mnóstwo pokory. I tyle. Myślę, że jest na tyle pokorny, że tę samą gumę do życia nawet z ziemi podniesie. Dokładnie. Jak kruszynę chleba. Przez uszanowanie. Nie, no dobra, nie, bo mnie się woda zagotowała. Ja wiem, że jest coś takiego, jak my jesteśmy Legia, musimy zawsze grać w mistrzostwo, ja to rozumiem, ale od tego jest bardzo daleka droga, od tego, żeby lekceważyć rywali w Ekstraklasie i tego o Legii bym nigdy nie powiedział. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że pewne rzeczy są, istnieją, ale one nie są determinujące w stosunku do wyników. Czyli jak Legia jest taka, jaka jest, bo wszyscy wiemy, jaka jest Legia,
to nie znaczy, że kiedy wygrywa, to musimy powiedzieć, o, to dlatego, że właśnie taka jest, że jest pewna siebie, trochę arogancka, że ma mentalność zwycięzcy, to dlatego wygrywa mecz za meczem. I nie jest tak, że jeśli akurat ma słabszy dzień, to dlatego, że właśnie jest arogancka, wywyższa się i tak dalej. To są jej cechy, które ma, a wyniki to jest składowa zupełnie innych rzeczy w większości. To może mieć czasem lepszy, czasem gorszy wpływ na wyniki, ale nie na tyle, żeby poświęcać temu rozliczeniowy felieton. Panie Stefanie, proszę szanować Stal Mielec, proszę szanować Śląsk Wrocław, proszę szanować Jagiellonię Białystok i proszę szanować Raków Częstochowa. Te drużyny nie wygrały z Legią Warszawa, dlatego że Legii się nie chciało grać, tylko dlatego, że dobrze grają w piłkę. I tego dnia grały lepiej od Legii. Dobra, idę. Duży brak, taka buta trochę z tych słów Stefana Szczepka, że w Mielcu to nie mogą grać dobrze w piłkę i po prostu wygrać z Legią, tylko Legia musi zlekceważyć. Panie Stefanie, proszę nie być tak aroganckim wobec drużyn, które nie są Legią. Idę kogoś wyhodować w Akademii chyba. Dobra, tyle o Legii. No i co tam się dzieje w tej pierwszej lidze? Stało się w końcu to, o co apelowaliśmy. Czasami, Kuba, nasze żarty zmieniają się w rzeczywistość. Apelowaliśmy swego czasu, żeby to piłkarze zrobili pogadankę pod płotem kibicom, że jak wy nas tutaj wspieracie, żadnej przyśpiewki nie ma, 3 lat nowej. To Zawisza ma nowe przyśpiewki co rundę, a wy co? Nic, żadnej nowej przyśpiewki. I w ogóle co to było za racowisko? Jak ta kartoniada wyglądała? 17 razy? Widzieliście? 17 nocy ćwiczyliście, szyliście tę oprawę? Ja bym zrobił lepszą w dzień. No, apelowaliśmy kiedyś, żeby były tego typu rozmowy motywacyjne piłkarzy, sztabu z kibicami. A powiem ci, że jest na Twitterze konto Ultrasa Legii, kiedyś już się do tego odwołałem, no. Koli Rafał, który właśnie jest takim recenzentem czasem poczynań ze świata Ultras niektórych. No i tam faktycznie dosyć dużo jest odniesień, no to jest na przykład z Oprawy Krakowi Jacek Wiśniewski. Zachęcam, można sobie spojrzeć na to, jak wygląda jego recenzja świata Ultras. No, człowieka ze środka, który tak sobie, ostatnio tutaj kibice jednego z klubów rozdali arbuzy w szkołach. I to też było takie dosyć sympatyczne, że no, nie zeszyty, nie coś, arbuzy, pyszne arbuzy zostały rozdane. Tutaj konkretna mobilizacja, wszyscy na mecz, takie w pamięci napisane trochę. Więc chciałbym, żeby piłkarze w tym kierunku... Częściej, właśnie, częściej co mecz. I w tym kierunku szli, tak. Że chodźcie, chodźcie. Chodźcie na odczyt. Tak. Idzie kapitan, mówi tak, no i to jest frekwencja na dzisiaj? Tylu was tylko było stać na to, żeby dupę ruszyć z domu tutaj, na trybuny? A i tutaj to, co wymieniałeś, że 17 razy żeście wnieśli, to tyle to ja wnoszę do szatni, jak mamy świętowanie jakieś. Co to jest za kartoniada? Tam jedna literka była krzywo. Dokładnie. Źle karton trzymać? Tyle lat jeździcie i źle karton trzymacie? Hasło nierówne. Jest. Doping nierówny. W ogóle nie, zgody pozdrawialiście tylko raz. Tak. A w drugiej połowie co? Zgód nie ma już w drugiej połowie z wami? Tyle dla was zgodowicz znaczy i piłkarze powinni tak robić często. I znicz Pruszków idzie w tym kierunku twardo. I tak, to jest dobre. Jest absolutnie innowatorem. Kontekst jest taki, że znicz Pruszków to jest zespół tej zarąbiście mocnej, konkurencyjnej pierwszej ligi. Sensacyjny pierwszoligowiec, absolutnie sensacyjny, bo mówiło się, że też druga liga jest bardzo, bardzo mocna. No nie no, znicz to nie, a znicz wszedł. Znicz Pruszków to jest klub, który ma 7 mistrzostw Polski, 14 pucharów. Bardzo dziwne, że tak nisko gra. Znicz to jest klub, który słynie przede wszystkim ze swojej klatki dla kibiców gości. To jest najbardziej znany element Znicza i to, że oczywiście grał tam kiedyś Robert Lewandowski. I hotelu, którym jak klatka jest zamknięta, to można powiedzieć mecz z hotelu. Przepraszam, Robert Lewandowski nie grał w Zniczu. Znicz uratował Roberta Lewandowskiego po tym, jak Legia złamała mu kręgosłup. Tak, bo chciała go tylko wyhodować. Chciała go wyhodować na piłkarza. I wyszedł z brojlera Robert Lewandowski i Znicz mu uratował życie. No i tam on takie wtedy miał tutaj takie boki, bo tu hodowany. Straszne to jest. Tak. Nie masz co się z tego śmiać rzeczywiście. Znicz Pruszków to jest niespodziewany Beniaminek pierwszej ligi. Co więcej, niespodziewany Beniaminek pierwszej ligi nie radzi sobie wcale tak w tej lidze źle. Jak na to, że jest niespodziewanym Beniaminkiem pierwszej ligi. Jest nad strefą spadkową. Mimo wszystko miał naprawdę niezły początek, zwłaszcza ligi, kiedy nie przegrał pierwszych 3 spotkań. Okej, zdarzają mu się słabsze mecze. 2-6 z Wisłą Kraków na przykład. Tak teraz sobie patrzę. No i zdarzyła mu się słabsza druga połowa. Tak, żeby był kontekst. Znicz Pruszków, pamiętajmy,
On nie był typowany do tego, że za rok widzimy się w Ekstraklasie, chłopaki. Szkoda, że tak długo musieliśmy na was czekać. Tylko całą waszą historię, bo nie przypominam sobie, żeby Znicz w najwyższej klasie grał zbyt często. I Znicz Pruszków, który jakoś sobie w tej pierwszej lidze radzi. Ja pamiętam przecież, jak Kotwica miała wszystkie pieniądze świata i przegrała ten wyścig z Pruszkowem, prawda? O awans. To było szokujące, że Znicz ich wyprzedził. Tam Stomil Olsztyn też przecież był wysoko. Tak. No pamiętajmy, że po barażach też Motor Lublin. Motor Lublin był, tak, wiadomo, że Motor miał ten garb w początku sezonu, ale wciąż. Więc to nie jest tak, że awans Zniczu Pruszków to była formalność. I nie jest też tak, że czekamy na Znicz Pruszków w Ekstraklasie i się nie możemy doczekać, bo on jak na złość rozczarowuje. Znicz Pruszków grał u siebie z Miedzią Legnica. Miedź Legnica, klub Andrzeja Dadełby, który wyciągnął już wnioski z ostatniego spadku do pierwszej ligi. I z ostatniego awansu Ekstraklasy, no i wszystkie możliwe wnioski powciągał. W każdym razie pewnym krokiem zmierza ku temu, by znów do Ekstraklasy awansować, by znów w Ekstraklasie zagościć. Miedź Legnica ostatnio, nawet jeszcze zanim tutaj omówię szczegółowo ten mecz, Miedź Legnica ostatnio 4-0 z Wisłą Płock, 3-1 z Motorem Lublin, nawet z zespołami, które pewne ambicje posiadają. No i generalnie ta Miedź jest na górze tabeli. Miedź przyjeżdża do Pruszkowa na legendarny sektor gości. I w pierwszej połowie Znicz wygląda nieźle. Wygrywa 1-0 pierwszą połowę. Natomiast no, po przerwie Drygas wyrównuje. Mecz kończy się remisem. Beniaminek, biedny Beniaminek, z niewielkimi możliwościami, jeśli chodzi o rynek transferowy, z niewielkimi możliwościami, jeśli chodzi o wszystko, remisuje u siebie z zespołem, który mierzy w powrót do Ekstraklasy. I który rzeczywiście wygląda jak ktoś, kto może wrócić do Ekstraklasy, a nie tylko tam mierzy. I co więcej, który ma za sobą nie tylko pieniądze z ostatniego pobytu w Ekstraklasie, ale ma też za sobą pana Andrzeja Dadełę. Mhm. I człowieka, któremu nie nawet spadek potrafi zbilansować, a to dużo pieniędzy potrzeba. I jest remis. I to budzi uzasadnioną wściekłość u grupy Terror Pruszków. Jest taka grupa, czy to zmyśliłeś? Tym razem zmyśliłem, przepraszam. Ja naprawdę nie. O grupy fanatyków. Terror Pruszków, macie to za darmo. Drodzy, bardzo wymagający kibice z Pruszkowa. Ja się muszę wpisać, Pruszków fans, co tam ciekawego. Natomiast no, ty możesz już powiedzieć dalej, co się zdarzyło z Zniczem Pruszków. Znaczy, no byli oburzeni, tak? Oburzeni. Po prostu byli kibice oburzeni, chcieli tam, wyzywali chyba nawet. Generalnie wkurwieni. Po prostu na to, że jak można zagrać taką słabą drugą połowę. I słusznie to napisał Damian Smyk. Kibice Beniaminka pierwszej ligi wściekli na zespół po remisie ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. Szacunek do trenera Misiury, że krótko i kulturalnie wyjaśnił panom, że coś im się pomyliło. No właśnie, pan trener Misiura, tylko w ten sposób. Panie trenerze, szacunek. 9 lat tu gram, 3 razy na meczu byliście. Nie wiem, czy to był pan trener Misiura, czy jakiś piłkarz, ale no, to jest brutalne. Dosyć 9 lat tu gram, 3 razy na meczu byliście. No dokładnie odwrócone proporcje, tak? Że jeździmy, dopiero co Łobiejsko, jeździmy za wami na wszystkie mecze. A co wy pokazujecie? A tu? 9 lat tu gram, co wy pokazujecie? 3 razy za nami pojechaliście. Stało się. Pięknie. No, rozmowa trwała. Mariusz Misiura powiedział wprost. Oni zaraz będą grać w Ekstraklasie. Tak. A my nie, raczej. My się nie zbliżamy do Ekstraklasy. Więc może trochę wyrozumiałości dla tych, że może nie wyzywajcie zawodników, którzy właśnie wyszarpali remis. Bardzo cenny remis. Bardzo cenny remis ze świetnym rywalem, tak. Dotarłem. Pruszkowscy fanatycy. Masz cały zapis? Bo nie, jedna, to jest potem. Jedna warta uwagi jeszcze wypowiedź. Pan trener Mariusz Misiura z konkretnym, za przeproszeniem, ale opierdolę dla trybun. Jeśli za takie zaangażowanie będziecie nas wyzywać, nie? Znowu, pięknie odwrócone. Jeśli tyle dla was znaczy nasze zaangażowanie, jak wy w ogóle śmiecie? Piękne, absolutnie piękne, brawo trenerze Misiura. Komuś się na trybunach w Pruszkowie w dupach poprzewracało. W dupach się po prostu poprzewracało, powiem to wprost. To prawda. Natomiast, nie wiem, czy masz coś jeszcze wynotowane? Wokół tego? Nie. Tam, to chyba ty mi powiedziałeś, bo ja tego nie usłyszałem, że kibice tłumaczy, że druga połowa była słabsza od pierwszej. Tak. Tak, bo podczas dyskusji, co wy konkretnie na secie? Druga połowa była słabsza od pierwszej. Kurde mele, no gracie ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. I druga połowa była słabsza od pierwszej? No jakby to nie było najbardziej przekonująca riposta w dziełach ripost. Ale najbardziej mi się podoba plot twist w epilogu. Bo plot twist jest taki, że pruszkowscy fanatycy, fanpage fanatyków Znicza Pruszków. Pruszków Terror.
drodzy kibice i piłkarze, jako pruszkowcy fanatycy chcieliśmy przeprosić piłkarzy za nasze impulsywne zachowanie po meczu. Od jakiegoś czasu nasze wyniki nie wyglądają dobrze i buduje to frustrację u kibiców, którzy każdego dnia angażują się w rozwój kibicowskiego Znicza. 3 razy na 9 lat. Remis dziś daje nadzieję na więcej. Chłopaki, wiedzcie proszę, że jesteśmy z wami na dobre i na złe. Prosimy was, wkładajcie serce w grę, tak jak my wkładamy w doping. Lepiej nie. Wspólnie będziemy osiągać nie jeden sukces. Mariusz Misiura, wierzymy w pana, panie trenerze. Lepiej, żeby nie wkładali tyle, ile chłopaki ze Znicza. Z całym szacunkiem, ale jeśli słowa o tym, że 3 razy na 9 lat są wyjazdy, no to piłkarze jeżdżą częściej. No, więc tak to wygląda. Dobrze, że dobrze się stało, że nadeszła refleksja. Tak bym to określił. I trzymam kciuki za to, żeby Znicz się utrzymał. Bo dlaczego miałby spadać z linii? Dobra, ale to jest... Słabsza po druga połowa. To jest argument. Słabsza. No, jakby grali tak jak w pierwszej, tak jak w drugiej, jakby grali, to może był inny wynik. Dobrze, że refleksja, jakby trzeba zawsze odnotować. Znicz przeprosił. Tak? Kibice Znicza przeprosili. To jest podstawa. To jest bardzo... To jest jakby fundament bycia człowiekiem. Przepraszasz, ty zrobisz coś źle. Natomiast jestem ciekawy, czy przeprosiny otrzymają kibice Sady. Co są? Nasza ulubiona budowa stadionu w Polsce. Ja nie tylko. Pierdykam. Tam ulubiona to się budowa. Dzieje. Gazeta Krakowska, jak wiesz, to jest taki klucz działania. Jest Jankos, firma Blackbird, Gazeta Krakowska. Jak już wjeżdża, to jest u mnie jak wyrobiony ten odruch psa Pawłowa. Że jak słyszę te, to już od razu balam na jawie. O, się będzie działo, a może nawet skosztujemy kiełbasek na ognisku? Nie skosztujemy kiełbasek na ognisku, bo mimo, że Jankos zapewniał, że zaprasza na ognisko na budowę stadionu, cały czas mnie to jakby... Nie do końca to przepracowałem, jak się mówi w psychologii. To co on zapraszał na to kiełbaski na budowę stadionu? Na placu budowy, ognisko, to BHP ten. Ale to dlaczego akceptuje? W ogóle to ma być jakąś, że ten stadion powstaje, bo mogę tu zrobić ognisko? Nie rozumiem. Właśnie tak jakby centralnym punktem stadionu była nie murawa, tylko takie, zrobiliśmy takie z kamyków, że tam można ogniska robić. Ale tego nawet nie było w projekcie. A my zrobiliśmy, proszę, to jest gratis od naszej firmy. Blackbird, pamiętajmy, że Jankos zawsze mówi wprost. Firma Black. To jest jak grupa, Jarosław Skórzborka. Grupa Blackbird. Grupa Blackbird. Kontekst jest taki, bo być może nie wszyscy pamiętają, że stadion Standecji Nowy Sącz miał powstać nowy. I były różne takie rzeczy, które zastanawiały, bo na przykład w pewnym momencie coś powstało, a potem zostało pod osłoną nocy zdemontowane. Tak, to były też wspaniałe te tytuły w Gazecie Krakowskiej, że trwa wyburzanie powstającego stadionu Standecji Nowy Sącz. W środku nocy, pod osłoną ciemności, wyburzano jakieś fragmenty stadionu, żeby postawić nowe. Gazeta Krakowska podkreślała, że nie wszystko dało się zobaczyć, bo van firmy Blackbird zastawił to miejsce, gdzie były prowadzone prace. Natomiast Jankos, pytany o takie rzeczy, za swoje stawiam, za swoje demontuję. Trochę musieliśmy poprawić tutaj, ale spokojnie, stadion powstaje i może nawet powstanie w terminie. No i śledziliśmy to tak z doskoku. To było tak... Dość jak... częstego doskoku, jak na budowę stadionu w pierwszej lipie, a później drugiej lipie. Taki kuzyn, którego bardzo lubisz, no ale mieszka gdzieś bardzo daleko, więc nie odwiedzacie się każdego dnia, ale zawsze jak przyjeżdża, to jest wesoło. No i tak właśnie było z Janem Kosem, z grupą Blackbird, ze stadionem Sandecji Nowy Sącz. Było wesoło, oczywiście dla wszystkich poza kibicami Sandecji Nowy Sącz. Dla nich pewnie te sytuacje takie wesołe nie były. No i dość tego. Koniec. Niestety. Ten piękny serial. Dobiega końca, bo jak informuje Gazeta Krakowska, grupa Blackbird nie dokończy budowy stadionu miejskiego w Nowym Sączu. Choć pan Jan Kos zapraszał na kiełbaski, na których chciał udowodnić wszystkim dziennikarzom, że dokończy, że wszystko powstaje, wszystko jest zgodnie z planem. Jednak nie? Ojojoj. Ujmuje mnie, że tu jest pewna konsekwencja do samego końca. Jeśli prowadziłeś politykę medialną wokół budowy stadionu za pośrednictwem oświadczeń do Gazety Krakowskiej, to tak też skończysz. Jak poinformował w przesłanym do naszej redakcji dzisiaj, 31 października, oświadczeniu, Jan Kos, prezes spółki, poinformował o odstąpieniu od umów na realizację wskazanych inwestycji. Winą obarcza spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna oraz miasto Nowy Sącz. No myślałem się, że wina nie leży po stronie grupy Black. Nie, absolutnie. Myślę, że Jan Kos jest w stanie zaprosić wszystkich na kiełbaski. No już nie na stadionie Sandecji, ale gdzieś w innym miejscu, które też dumnie powstaje i wyjaśnić wszystkim, dlaczego winni są gdzie indziej. To prawda. Na ten moment wygląda tak, że po prostu Jan Kos tego stadionu nie zbuduje. A szkoda, bo było już blisko.
Firma musi zapłacić 11 milionów złotych kary. Podaje z kolei DTS 24. Takie były ponoć kary. A można to w kiełbaskach wypłacić? Właśnie jestem ciekawy, bo trzeba pamiętać, że mimo wszystko Nowy Sącz otrzymał duży ekwiwalent reklamowy w całej Polsce pisano na Sączu, o kiełbaskach na stadionie w Nowym Sączu. Podoba mi się, bo jak wpisałem sobie właśnie Jan Kos, firma Blackbird w wyszukiwarkę, to jest na przykład artykuł z połowy sierpnia. Stadion Sandecji gotowy już w listopadzie? Otóż nie. Lubię znak zapytania. Otóż nie, bo Jan Kos, jeszcze to jest też interesujące, bo tutaj ujawiają się zdolności profetyczne, bo cofam się do tego artykuł z 14 sierpnia, czyli połowa sierpnia. Tytuł. Stadion Sandecji gotowy już w listopadzie. Jan Kos z Blackbird komentuje. Chyba, że wybuchnie wojna. Jan Kos był naprawdę bardzo pewny, że ten stadion będzie gotowy w listopadzie. No, chyba, że wybuchnie wojna. Przekazał nam w swoim stylu, tak powiedziała Gazeta Krakowska. No, w sumie zależy, jak na to spojrzeć. No, w każdym razie ten stadion nie będzie gotowy w listopadzie, biorąc pod uwagę, że jest listopad. Co więcej, Jan Kos go nie dokończy. No szkoda, no smutno mi po prostu zwyczajnie z tego względu. Ale się już praktycznie jest. Czego tam brakuje? Może tych stanowisk, no może Jan Kos uznał, że co? Jednak nie będzie ognisk? Takich jak Wikingów na brzegu. 7 na środku murawy? Piłkarze mogą grać wokół. To w niczym nie przeszkadza, to są profesjonaliści. Poradzą sobie z zamienianiem 7 ognisk, na których właśnie grilluje Jan Kos. Kiełbaski. Oni mają nas dopłacone. Niewymownie smutno mi jest, że niestety tak się nie uda tego rozwiązać, żeby Jan Kos do końca to ogarnął. Natomiast z tego, co zdążyłem się wygryźć w temat, trochę taką kością niezgody było to, że opłaty miały być robione w transzach, że coś zostaje skończone, to zostaje zapłacone i tak dalej. No nie do końca to było tak, że były płatności, bo nie do końca było za co zapłacić. No i jeśli nie ma. Były pewnie rozbieżności w sensie, czy to jest zakończone. Tak. No, panie Janie, rozumiem, że chciałby pan dostać pieniądze za trybunę, którą pan zbudował, a potem zburzył, a potem zaczął budować od nowa, ale jej jeszcze nie ma, więc może poczekajmy, aż ona będzie, to wtedy. Mogło wyglądać na przykład tak, że proszę, tu jest ukończony wybieg dla psa Sofsicia. I tam była po prostu łąka. Ale rzeczywiście to jest również miejsce, w którym pies Sofsicia się świetnie czuć. No nie będzie miała stadionu. Zostaną z nami zdjęcia Jana Kosa. Siedzącego. Polecam serdecznie. To jest sportowe zdjęcie roku. Autentyczne zdjęcie. Jan Kos, kij na kiju, kiełbaska. Pokaż, ja muszę to zobaczyć. W tle stadion. Uśmiechnięty, wesoły, nie? Bardzo zadowolony. Sportowe zdjęcie roku 2023. Absolutnie. Czy się teraz podobnie jak wtedy? Chyba jeszcze to zdjęcie było rywalem, który wejście do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Na Puchnika, pamiętam. Tak. Czuję się trochę tak jak wtedy, kiedy skończyłem Wiedźmina. Już nic w życiu mnie nie czeka. Wszystko co dobre już za mną. Nigdy nie zgryluję kiełbaski z panem Janem Kosem. Moja córka zaczyna przygodę z Wiedźminem. O, spadła proszę. Jakąś przypadkiem wieża jaskółki, otwiera na pierwszej stronie i pokazuje. Co czytaj, czytaj. Ja mówię, wieża jaskółki, ale ona pokazuje wtedy na górę. Andrzej Sapkowski, muszę czytać. Bardzo dobrze. Dobrze jak łodziemy. Bardzo się cieszę, jak czytam wieżę jaskółki. Podoba mi się na awangardzie piłkarskiej. Jest wrzucone to zdjęcie Jana Kosa z kiełbaską. Jest pytanie, co to? I bardzo konkretna odpowiedź. Pan Jan Kos, grillujący kiełbaskę. A co ci dziwi? Nie, to jest niedopowiedzenie. Z grupy Blackbird. Ja odmawiam mówienia sam Jan Kos. Zawsze Jan Kos, prezes firmy grupy Blackbird. Tylko to. Ciekawe, czym się zajmie teraz grupa Blackbird. Pewnie procesami z nowym sensem. Procesy są bardzo dochodowe w budowlance. Ale trwają też latami. No. Tyle? Tak, tyle o grupie Blackbird. Dotrwaliśmy. Do komentarzy. Były różne, ale dobrze, bo ty te łukasiackie to tak, nie musiałem odsiadać. Ja to specjalnie wziąłem. Ale kurde, mam dobry tydzień, taki tydzień roast centralnego. Najpierw poranek o UKS-ie, dzisiaj o Beniaminkach, czyli też o UKS-ie. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale to wszystko, tak jak słusznie ktoś zauważył, ale nie uprzedzajmy faktów. Kuzelnik, specjalne wydanie programu o UKS-ie w przededniu Święta Zmarłych. Symboliczne. Wiara i zabawa. Dziś Halloween, więc Leszek założy kraciastą marynarkę i będzie straszył kibiców UKS-u krzycząc stokowiec. Albo krzycząc, że trzeba więcej prawych obrońców wystawić. Mogłoby tak być. Kurde, jestem sam ciekawy, co wczoraj nam przyszykował stokowiec w Pucharze Polskim. Ciekaw jestem też. Jakiś losowy typ. Pan Płatek to strasznie miły gość. Spotkałem go kiedyś na Piotrkowskiej.
szedł z walizką pełną banknotów. Spytał mnie, gdzie jest Alej Unii Lubelskiej. Kiedy mu wskazałem kierunek, odwrócił się i poszedł w przeciwną stronę. Mogę tak być. Popiel Damian. Nie martw się, Kuba. Jak mówi klasyk, lepiej przegrać raz 0-5 niż 5 razy 0-1. Poza tym oba kluby w Łodzi w ostatnich latach przeszły taką długą drogę do miejsca, w którym są obecnie, że mimo wszystko należy doceniać, że teraz jak się dostaje w trąbę, to chociaż w Ekstraklasie z 14-krotnym mistrzem Polski, na którego mecze przychodzi 30 tysięcy ludzi, a nie na czwartym poziomie z Ursusem czy Huraganem Morąg, które mają mniej kibiców niż ty, kuzynów. Otóż to jest sedno. Tak, ja staram się zawsze o tym pamiętać, jak mam momenty kryzysu, że no kurde, BL, no zawsze może być gorzej. Jak mówisz, że no gorzej już być nie może, to jest zawsze wyzwanie rzucone losowi. I los, jak zazwyczaj jak mówisz, o losie, coś tam, weź, coś zrób, to los jest głuchy. Ale jak powiesz, gorzej być nie może i rzucasz wyzwanie losowi, to los jest zawsze, wtedy ma akurat wyłączony. Dużo ma sprytu, błyskotliwość tak. Na maksa. O kurde, wzywają mnie. Nie, wzywali mnie przez 2 lata, jak krzyczeli, o losie, weź się odmień. Ale jak krzyknęli, że gorzej być nie może, to los jest gotowy. Los już ma. Wszystko asy jest. Lecą z stali z rękawa. Ace of Spades. Marcin Smyk. Poznański tłum wydał wyrok. Olki zazdrości Poznaniowi rynku. Lechowi wyników, a Smykowi odporności immunologicznej. No, ale fajnie było w tym Poznaniu w sumie. Szniblok z niesamowitą ciekawostką. Mało kto wie, ale ten John Au coś tam z Miedzi grał kiedyś w finale Ligi Europy. Mm. Tak, ja pamiętam, bo kiedy był ściągany do Miedzi, John Au przyjrzane do pierwszej ligowej wówczas Miedzi, to było tak, o kurde, ale kozaka wyjęli. To jest z takim CV no i to tu, do pierwszej ligi. No to na pewno musi robić różnicę, bo chciałem ci powiedzieć, że Nacho Monsalve z kolei, bo to jest tak oczywista analogia, taki związek, że aż trudno w to uwierzyć. Nacho Monsalve grał u Diego Simeone, grał, trenował, ale grał, wszedł w Atletico. W Atletico? W Atletico, pojawił się na murawie Nacho Monsalve, a teraz się pojawia na murawie tu i nie zawsze jest najlepszy na murawie. Tak samo jak John Arad Schoen grał w finale czegoś tam, Ligi Europy, a teraz nie jest najlepszym piłkarzem. Gdziekolwiek jest. Wojciech Boreasz. Pamiętam, że Tolkien wspominał kiedyś, że nie mógł znaleźć tytułu do książki o Hobbicie Bilbo. Ale natknął się wtedy przypadkiem na historię spadków i awansów ŁKS-u, więc wtedy przyszło olśnienie Hobbit, czyli tam jest powrotem. Mateusz Karczewski, trener. Działania dziedzica przypomina moją każdorazową grę w menadżera, gdy prowadzę drużynę jakąkolwiek. Wchodzę w listę zawodników, wybieram wolnych agentów i każdego, kto cokolwiek potrafi, kontraktuję. Później mam 40 zawodników w kadrze, 6 bramkarzy, 15 obrońców i itd. Kuba, jeszcze jeden komentarz. Dawid Kurowski, jako kibic Pogoni, co właśnie jako kibic Pogoni powinienem już zapomnieć o tym meczu, a w rzeczywistości z każdym kolejnym spotkaniem ŁKS odczuwam coraz większy wstyd. Ta drużyna prześladuje nie tylko swoich kibiców, ale też wszystkich, którzy z nimi przegrali i teraz muszą żyć z tym upokorzeniem. Na szczęście tych klubów nie jest aż tak dużo. Ja dodam, że drogi Dawidzie, Pogoń Szczecin przez porażkę z ŁKS-em, przez pogubione punkty z ŁKS-em nie zdobędzie mistrzostwa Polski. Ale brakło, a nie dużo brakło. Tylko gdyby ten ŁKS ograć, który przegrał już wszystkie mecze potem. Gdyby zremisować z ŁKS-em. Tak, zremisować z ŁKS-em. Jeszcze ktoś pisał, ja znajdę kto, ale to jakbyś mógł czytać teraz ty, a ja poszukam jednego, na którym bardzo zależało. Dobrze, w piątek z kolei komentarze dotyczyły przede wszystkim naszej domówki, która się nie odbyła, za co jeszcze raz przepraszamy. Food Show. Ludzie, wy się zastanówcie, wy okłamaliście 40 milionów Polaków, prawie ludzi, którzy poświęcili swój czas i zasiedli przed komputerami, żeby obejrzeć waszą domówkę. Wy nas oszukaliście, rozumiecie? Rozumiemy, wstydzimy się, przepraszamy za to raz jeszcze. Szykujemy różne niespodzianki. I poza tym bardzo dużo sprzętu nakupowaliśmy, mam nadzieję, że, że będzie z tym prawda, sprzętem lepiej. To prawda, bardzo. Very, very much. Generalnie Raków na pewno będzie mistrzem, bo... Skąd dostał konkretny domiar finansowy? Przychody ich przekroczyły obecnie wszystko, co się zdarzyło w ostatnich latach. Nienazwany 4152. Byłem niedawno w Otochodzi na Piotrkowskiej 79. Jacek to niesamowity gość. Po zrobieniu drinka od razu zapytał, tetrycy? Zrobił zdjęcie w kadrze, a potem przez godzinę gadaliśmy o świecach, kobietach i podróżach. Polecam. Cały Jacek. My też to polecamy. Tak to właśnie zazwyczaj wygląda. Na dowolny temat. Jacek ma bardzo szeroki horyzont. Pogadać. Zazwyczaj nas uczy. Wszystko to, co mówimy, to usłyszeliśmy od Jacka wcześniej. Zazwyczaj. Dalej mamy to. To jest faktycznie komentarz konkursowy, bo konkurs dotyczył tego, co było obiecane przed wyborami, a teraz no nie wiadomo, co z tym będzie. Seans Odela Vega. Seans Odela Vega.
Pamiętam, jak premier był w Otwocku i obiecywał, że wyremontuje pokój z Hadzek w budynku OKS-u. Niestety skończyło się tylko na jakimś ośrodku dla PZPN-u. Ale to ten pokój z Hadzek nie będzie w tym ośrodku PZPN-u? Myślałem, że jakby pozostanie. Razem ze specjalnym wybiegiem dla psa Sofsicia. Wszystkie wymagania polskiej piłki muszą zostać zadbane w tym nowym polskim Clairefontaine. O, to jest mój ulubiony, moim zdaniem najlepszy. Karton 477. Adam Matysek grając w szachy z małym sponsorem. Równie dobrze mógł grać z psem. Uwielbiam to po prostu, jak mali sponsorzy są traktowani w polskiej piłce z należnym im szacunkiem. Czyli bez. Tak to było. Mały sponsor, sponsor. Tak. Tak mawiają prezesi polskich klubów. Tak to wygląda. Jeszcze coś. Wydłuż swojego sponsora. 5, 10, 15 centymetrów. Ostrożnie, przepraszam, milion. No i jest oczywiście komentarz Ramona 2323. Proponuję na przyszłość nagrywać domówki wcześniej i robić premierę. O, to byłby tak. Hit, gdybyście randomowo komentowali mecz narzekając w swoim stylu i sprawdziłoby się co do gaty. Pewnie tak. Niewiele by się różniło, ale świetnie się bawiliśmy grając. Tysiaka, powtórzę to po raz kolejny. Dawno nie miałem okazji. Jurek, tak. Wytrawny gracz. No, muszę przyznać. Musimy zagrać rewanż w ogóle. Być może nam nie zadziała najbliższa domówka, to zagramy rewanż w Tysiaka. Ale będziemy grać w Tysiaka na wizji. To też nie jest zły pomysł. Dobra, to tyle piątkowych. Jeszcze znalazłeś coś? Nie. Przepraszam. Coś poszukasz. Paweł Isko. Swoją drogą myślę, że dzisiejszy poranek to zamierzona akcja. Pocisną po UKS-ie, wypunktują, obśmieją wszystkie słabe strony. Jak nic, znając tetryckie uniwersum, wszystko odpali od najbliższego meczu. Kuba, ty to jo. Myślę, że Raków już w zbroję. Oby. Chociaż no, nie wiem, czy moje czary są na tyle mocne, żeby UKS unieść. Bo naprawdę źle się dzieje w naszym klubie aktualnie, jeśli chodzi o sport. Oczywiście poza sportem się dzieje nawet w miarę. Rosną struktury i rośnie struktura sponsorska i generalnie jest pod tym względem ok. Natomiast no, to nie dużo, biorąc pod uwagę sport. Oki, to tyle jeśli chodzi o komentarze. Jeśli chcecie, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału gol.pl. Miałem wypić energetyka, jeśli będą dwie subskrypcje. Były dwie subskrypcje, wypiłem energetyka. Także za tydzień, jeśli będą trzy, to trzeba się rozwijać. Jeśli będą trzy subskrypcje nowe do przyszłego tygodnia. A ja nie będę jadł na ekranie, tylko w cięciach. Tak. Zjadłem kilka kabanosów, muszę przyznać. Mamy tutaj prowiant, jest ukryty za cytynami. A możemy za darmo zareklamować, bo to godna firma, która wycofała się ze sponsorowania reprezentacji Polski. Jak sponsorowali reprezentację, to taki średnio. To niezręcznie było, no, ale teraz można za darmo im dać. No, teraz tak, zdecydowanie. Z rzeczy organizacyjnych, jeśli nie widzieliście, to możecie zawsze sobie jeszcze zobaczyć. Jest pierwsza część Osądu Albusa D. Zbrodni Albusa D. Znajdziecie link do tego na naszych Twitterach. Jest to kanał Tetrycy, gdzie są rzeczy niesportowe. Tak jak tutaj, tylko tutaj czasem się zagłębiamy na obrzeża sportu, a tam nie. Tam gadamy głównie o Albusie D w tym pierwszym odcinku. Poza tym, co jest? Sponsorem kanału jest Superbet. Tak, promocje na nadchodzący weekend znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, by grać odpowiedzialnie. W niedzielę będzie. Właśnie, możemy zapowiedzieć, mamy nadzieję, pewnie się coś może jeszcze wysypać, jak to z różnymi planami, ale wydaje nam się, że wszystko udało się dopiąć i w niedzielę kolejna transmisja meczu na żywo, Mietek za mikrofonem, ja będę mu pomagał, a Kuba na boisku, robimy mecz Kuby. Kolejarz, derby Łodzi? Nie, Jutrzenka Bychlew. Jutrzenka Bychlew u siebie, trudny rywal. Nie wiem, bo tak powiedziałeś, że na boisku. Jutrzenka sukcesu. To trener decyduje. Trener decyduje, kto się znajduje. A byłoby fajnie, byłoby śmiesznie, jakbyśmy zrobili ten mecz. Ty byś po prostu zagrał 3 minuty. Tak. Dla was by było śmiesznie. Tak. Dla mnie nie. Ale dobrze, że nie byliście tydzień temu, bo zradzę wam kulisy i to by Leszek też wie. Bo mieliśmy dwa mecze tak na horyzoncie, że albo zrobimy Jutrzenkę Bychlew właśnie w niedzielę, albo zrobimy tydzień wcześniej derby z Wiktorią Łódź na HKS-ie. Te derby były w sobotę ubiegłą, o 17 chyba zaczęliśmy mecz, a o 17, najpierw w ogóle mecz się zaczął z 15 minutowym opóźnieniem, bo były jakieś tam turnieje przedtem, a potem okazało się, że w 19 minucie spadł tak rzęsisty deszcz, że sędzia przerwał spotkanie. Oho. I niestety... Patrzcie, jaka pogoda. No, ma być deszcz.
bardzo dobrze. W deszczu się lepiej gra zawodników, którzy nie będą. Nie wiem, jak się transmituje mecze w deszczu. Weźmiesz parę razy. No, wstępnie mamy to zaplanowane. W każdym razie budowana jest specjalna wieża transmisyjna na kolejarzu, więc no jest... Dzieją się rzeczy. Jest wysoko. Gol.pl nie wychodzi z formy. Zapraszamy też na wizyty na stronę internetową. Michał Zachodny, nowym peletonistą. Jest Wojtek Bąkowicz, pisze Kuba Szlendak, Przemek Langier oczywiście, dobrze wam znany. No i powiedz coś o Damianie. Istnieje. No jest też Damian Smyk. Tak. I pisze. Nie no, dobre teksty pisze. Jakbym je czytał, to na pewno chwaliłbym je jeszcze mocniej. Jeszcze wielu innych chłopaków pisze Łukasz Pawlik, Dominik Górecki i wielu innych zdolnych. Zapraszam. Tak jest. Jeszcze co do planów. Poniedziałek Uniwersum Ekstraklasy. Damian, Mietek, Julek. Tak. A we wtorek nasz poranek, gdzie się zmierzymy z rzeczywistością. Raz jeszcze. Chyba, że się pochorujemy po niedzielnym meczu. Tak. Dobra, to chyba tyle. Dziękujemy bardzo wam za to, że byliście z nami, że dużą wyrozumiałością wykazaliście się tydzień temu. Jakby co, na wszystkie komentarze już odpisałem. Dzisiaj dopiero, czyli w czwartek, miałem na to czas. Ja odpisałem na bardzo dużą ich część już wcześniej, systemowo, systematycznie, na przestrzeni tygodnia. Też już chyba nie ma takich bez odpowiedzi. I raz jeszcze za te wszystkie komentarze wam dziękujemy. Dziękujemy za to, że nas nie ukamieniowaliście po domówce. Dziękujemy za to, że byliście z nami dzisiaj, że braliście udział w konkursach we wtorek, w piątek i tak dalej. I że w ogóle nas tolerujecie. I dziękujemy za to, że nas toleruje też Mateusz. I Jacek. I dziękujemy Jackowi. Piotrkowska 79. Pap, o to chodzi. Niezmiennie zapraszamy Jacek tutaj śpi? Serdecznie. Tak. Nie śpi. Chyba, że nie śpi. Nie śpi Jacek. Zbiera ciekawostki pewnie dla nas jakieś na nowy odcinek. Dobra, to tyle. Dzięki wam raz jeszcze. Dozo, trzymajcie się. Siema. Cześć.